rozpoczynamy, czy jeszcze nie? Rozpoczynamy. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług. Pierwsze posiedzenie zwołane przez przewodniczącego Rady Miejskiej na podstawie statutu. Otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszego posiedzenia. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego porządku obrad? Proszę bardzo. Ale jak? No, Janusz, jak ja Ci teraz mam głosu udzielić? Mariola właśnie, dobrze. Ja poproszę, pomóż mi te obsługiwać. Proszę bardzo. Pan burmistrz, tak? Zmiany do porządku, proszę. Oczywiście chciałbym, proszę Państwa, wprowadzić dodatkowe punkty, a mianowicie zmiana uchwały dotycząca stawek za wywóz znieczystości oraz w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat. Są te dwie uchwały w tej chwili. Chciałbym wprowadzić do porządku dzisiejszej komisji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do porządku? Uchwała w sprawie metod naliczania stawki, tak? Już Państwu mówię jeszcze raz. Pierwsza uchwała, już mam. Pierwsza uchwała dotycząca sprawy wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. To jest pierwsza uchwała do wprowadzenia. Druga uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Trzecia uchwała, uchwalenie diet radnych. I uchwała dotycząca powołania komisji statutowej. No, czym się nie zmienia? Cztery. Czyli tak było, cztery uchwały. I tak samo. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie również do porządku wprowadzić punkt i to byłby jako pierwszy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego czy wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów. Byłby to punkt zaraz po tym, po przegłosowaniu porządku obrad, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a te cztery uchwały zgłoszone byłyby, chociaż to jest może wypracowanie do projektu budżetu, na końcu, jak ostatnie? Mogą być, bo tu jest wszystko związane z budżetem. Więc może jako 12, 13, 14, 15 przed sprawami różnymi te cztery uchwały, które pan burmistrz proponuje. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tych przedstawionych punktów przeze mnie i przez pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Awaria. Kto się wstrzymał? Nie widzę, jednogłośnie zostały wprowadzone zmiany do porządku posiedzenia. W tej chwili przegłosujemy cały porządek posiedzenia wraz z tymi naniesionymi zmianami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia Komisji Budżetu wraz z wprowadzonymi uchwałami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie porządek został przegłosowany. W drugim punkcie będzie w tej chwili wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu. Najpierw jednak, zanim przystąpimy do podawania kandydatur do pełnienia tej funkcji, musimy wybrać członków komisji skrutacyjnej. Są to trzy osoby, minimum trzy osoby. Oczywiście ze świadomością mogą się zgłaszać radni sami lub mogą padać propozycje, ale świadomość musi być taka, że osoby te nie mogą kandydować do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego i przewodniczącego. Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.
Tylko mamy awarię systemu. Idzie, tak? Czyli pierwszy pan Woźniak Mateusz. Druga kandydatura. Dobrze, pan Batuk Józef. Trzecia kandydatura. Pan Sękiewicz Andrzej. Nie będę pytała, czy wyrażacie zgodę, bo zgłoszenia są. To już samo zgłoszenie jest zgodą. Dobrze. I w kolejności podajemy. Oczywiście wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym. No świadczy o tym już ta komisja, która została wybrana. Proszę w takim razie o podawanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów. Już działa. Już za sekundkę będzie działać. Działa, działa. Jestem. Proszę bardzo, pan radny Adam Nowak. W imieniu Koalicji Samorządowej zgłaszam kandydaturę Janusza Solucha na przewodniczącego Komisji Budżetowej. A dlaczego uzasadniam to tym, że jest to komisja trudna, która wymaga znajomości w ogóle spraw finansowych gminy, jakie, bo to jest budżet prawie 60-milionowy i różnie to w różnych okresach kadencji bywało. Także przewodniczący Komisji Budżetowej musi w tym temacie być po prostu, ma mieć dużą znajomość. A Janusz Soluch, on obserwując go przez dwie kadencje, wiem, że ten temat polubił, bo ciągle zabierał głos, znał się na tym. No i proponuję jego kandydaturę. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Janusz Soluch wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę, czy są kolejne kandydatury? Nie widzę. W takim razie zamykam listę kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Proszę bardzo komisję skrutacyjną o rozdanie kart, o wpisanie, rozdanie kart do głosowania. Tak, tak, warunkiem, oczywiście warunkiem, że zostanie przewodniczącym kolega Janusz Soluch, jest uzyskanie przez niego minimum 50% plus jeden głos. Oczywiście ta bezwzględna ilość głosów. Teraz nie będzie problemu, ponieważ tylko jedna komisja, więc głosują wszyscy członkowie. Nie zachodzi już taka obawa, że możemy się pomylić i może głosować ktoś, kto nie jest członkiem komisji. Jeszcze przypomnę tak, jak to, bo jest chwila czasu, żeby głos był ważny, oczywiście musi zostać przy nazwisku postawiony krzyżyk. Brak krzyżyka powoduje to, że głos jest ważny, ale nie ma wskazania na kandydata. Słucham? Nie. A tak, komisja wyborcza. Nie, my to jesteśmy radnych, komisja wyborcza. No dlatego ja staram się, już nie wiem na ile mi to wychodzi udolnie czy mniej, ale wytłumaczyć, kiedy głos jest i musi być krzyżyk, przeciąć się, bo jeśli się nie przetnie, to znaczy, że nie ma głosu. A nie, po co ja to będę składać? Nie, żeby nie rozkładali, to będzie szybciej. Będzie szybciej. Nie? Tu się nie da. Janusz, ty chyba będziesz teraz siedział tak, bo tak słońce świeci. Zepsute ja wiem, ale też ten, ale nie da się tu.
kartki, dwie albo trzy, a tak no. Jest tak głupio trochę. No, będzie głos, jest tylko za, no jak jest, nie ma nic, to będzie no tego. No. Jak nie ma, no to znaczy, że osoba się wstrzymała i że jej nie odpowiada. No trochę źle są zrobione te kartki, no ale co? Trudno dzisiaj kartki zmieniać. Przecież wiadomo. Aha, bo tutaj nie ma przeciw. Janusz, Janusz, oddałeś już głos? No, nie dało się. Już idzie nam coraz lepiej. Czyli... Tak, proszę bardzo. W kwestii formalnej, na tych kartach wydaje mi się powinny być jeszcze pozycje takie, żeby był głos wstrzymujący się, można było oznaczyć, czy przeciwny, a jest tylko jedna ta krateczka. No już... No. Za. Nie, bo to jest tak podobnie jak jest w głosowaniach na radnych czy innych, że nie ma wstrzymuje się, tylko jestem lub za, lub no mogę nie skreślić i wtedy jest to tak jakby głos wstrzymujący się, że jestem czy przeciwny, nie? Nie, jest ważne, oczywiście nie zakreślenie nikogo jest głosem ważnym, bez wskazania na żadnego kandydata jest ważnym głosem. Nie wskazanie? Tak. Karta jest ważna, no jak najbardziej. Jest ważna, tylko... No nie, ale to nie jest głos nieważny. Nieważny, gdyby było dwóch skreślonych. Natomiast... Dobrze. No. Natomiast tutaj... Nie. Ilu... Tak, ale... Uważam... Ja też tak uważam, że nie można, jestem za, jeśli... Można. No. Tak, tylko... Kogo mamy? To znaczy ja to był za. A, dużo. Ja to był za tym, żeby zrobić karty dłużej i to. Co? Za przeciw. Ale dlaczego? No przecież jest jeden kandydat, po co będziemy za, przeciw, będziemy ten. Wiadomo, ile za dostanie. Proszę o odczytanie protokołu komisji rewizyjną. Jeden kandydat, nie jest trzeci, się głosuje za. Może szybko odczytam. Komisja skrutacyjna na dzisiejszej komisji w składzie Józef Batuk, Andrzej Sienkiewicz, Mateusz Woźniak stwierdza, że skład Komisji Budżetu wynosi 13 radnych. Na kandydata na przewodniczącego zgłoszono radnego Janusza Solucha. W wyniku tajnego głosowania stwierdzono, że za. Oddano głosów 11, głosów przeciw, oczywiście tu nie było, dwie osoby nie wstrzymały się od głosowania, bo nie było zaznaczonego krzyżyka, czyli załóżmy dwie osoby wstrzymały się od głosowania i w wyniku tego wyboru komisja stwierdza, że Janusz Soluch został przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję i gratuluję. Podpisy członków komisji oczywiście na tym protokole. Dziękuję bardzo. Gratuluję wyboru, panie przewodniczący. Jeszcze chwilkę. Teraz przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Proszę bardzo. Komisja skrutacyjna będzie pracowała w składzie takim samym. Proszę o podawanie kandydatur do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Proszę bardzo, kto z państwa radnych? Ja mogę proponować pana
Wałęgę Tomasza, zastępcę przewodniczącego poprzedniej kadencji. Zna się na temacie osobiście. Uważam, że będzie bardzo pomocny, jeśli Państwo go wybierzecie w prowadzeniu obrad Komisji Budżetowej. Czy Pan Radny Tomasz Wałęga wyraża zgodę? Proszę bardzo, widziałam, że zgłaszał się Pan Radny Senkiewicz, Andrzej. Mam problem z imionami, jeszcze się nie... Nie, ale mam jeszcze... Ja chciałem zgłosić kandydaturę pani Danuty Kasprzyk. Czy pani radna Kasprzyk Danuta wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o podawanie kandydatur. Nie widzę wobec powyższego. Zostały podane dwie kandydatury. Pani radna Kasprzyk Danuta, pan radny Wałęga Tomasz. Proszę bardzo komisję skrutacyjną o ten sam. Tak, o rozdanie, wpisanie, rozdanie kart do głosowania. Oczywiście też przypomnę, że wskazanie, głosujemy wskazując na kandydata. Jeśli wskazujemy, to stawiamy krzyżyk przy jego nazwisku. Czemu on mi to dał? Po co mi to dał? No ale po co mi to jest? Tak, proszę bardzo, pani sekretarz. To jest wniosek jakby do komisji statutowej, żeby być może określić. Tak, tak. Pani, można zabrać proszę głos? Proszę bardzo, no, w kwestiach formalnych właśnie. No, sam statut nie jest ostateczną regulacją, to jest jednak prawo podległe prawu nadrzędnemu, prawda? No trzeba by jednak radcę prawnego zapytać, ja zapytam tak jak obiecałem przed sesją, bo być może nie mam racji, zobaczymy. Tak. No sam statut może być wadliwie sformułowany, sporządzony, prawda? No, ale nie dywagujmy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, bo już widzę, że komisja skrutacyjna. No, dziękuję bardzo. Komisja skrutacyjna w składzie jak poprzednio w dniu 10 grudnia na posiedzeniu komisji stwierdza, że skład komisji wynosi 13 osób, 13 spośród państwa radnych. Oddano głosy na kandydatów zgłoszonych tu z sali. Radny Tomasz Wałęga uzyskał głosów 9, radna pani Danuta Kasprzyk głosów 4. Głosów oczywiście nieważnie nie było. Komisja stwierdza, że wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został pan radny Tomasz Wałęga i podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Dzięki. I gratuluję wybranemu. Życzę pracy oczywiście obfitej w dobre decyzje. Dziękuję bardzo. Gratuluję wyboru panu wiceprzewodniczącemu. Ja już dziękuję państwu radnym. Myślę, że to ostatnie dzisiaj moje takie tutaj posiedzenie i głosowanie. Mam nadzieję, że już przynajmniej w tej kadencji takich głosowań nie będzie, ale jeśli to polecam się, bo chyba coraz lepiej mi to idzie. Także dziękuję. Zapraszam przewodniczących do poprowadzenia obrad. Obsługiwać to, musisz to obsługiwać. Ja już to dawno nie obsługiwałem. Szlak wytrwały, nic nie dziwi sobie. Nie wiem, czy to jest kartka. Dziękuję bardzo za wybór.
Nie wiem, czy dorównam mojemu poprzednikowi, wątpię w to na pewno, z poprzedniej kadencji, ale postaram się, aby obrady komisji przebiegały prawidłowo i tak jak tu wiele osób wcześniej zwracało uwagę, że przewodniczący jest głównie od prowadzenia obrad komisji, postaram się jak najmniej komentować pewne sprawy. Oczywiście mój głos jako radnego też w komisji musi się liczyć. Dziękuję jeszcze raz. Przechodzimy do porządku obrad. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2014 rok. Kto będzie referował? Proszę bardzo. W związku z tym, że czas biegnie bardzo szybko, a koniecznym jest zgłoszenie w imieniu pana burmistrza autopoprawki, niniejszym to czynię, a dotyczy to podziału subwencji oświatowej, tak jak jest to zawarte w załączniku numer 1, kwota 50 000 zł dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W związku z tym, że w pierwotnym projekcie ta subwencja miała w całości iść na wyposażenie sal lekcyjnych dla sześciolatków. Ona została skierowana na zakup materiałów i wyposażenia dla naszych szkół. Ale w związku z tym, że okazało się, że część tej subwencji jak gdyby przynależy wnioskowi szkół związanych z Towarzystwem Przyjaciół Szkół Katolickich, no niestety trzeba tu postąpić sprawiedliwie i w związku z tym tą część subwencji należy przesunąć na dotacje dla tych szkół. Sytuacja była taka, że nasze szkoły złożyły wnioski o 52 950 zł subwencji, natomiast szkoły związane z Towarzystwem Przyjaciół Szkół Katolickich na kwotę 21 508 zł, czyli łącznie to było 74 000 z groszami. W związku z tym, że dostaliśmy tylko 50 000 zł, przy tej autopoprawce została ta szkoła uwzględniona i ich wniosek stanowi 28% przynależnej kwoty subwencji. W związku z tym składam autopoprawkę, aby kwota zwiększenia na materiały w zakresie rozdziału szkół podstawowych wynosiła nie 50 tysięcy, a 35 555 zł. Natomiast przynależną w stosunku jak gdyby do złożenia wniosku kwotę 14 445 zł zawrzeć w paragrafie dotacyjnym, paragraf 2590, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty we wspomnianej wysokości. I ta autopoprawka skutkuje zmianą również paragrafu pierwszego w opisie w zakresie dotacji na wspomnianą wyżej kwotę. Jeśli chodzi o zmiany pozostałe dotyczące załącznika numer 2 do planu wydatków budżetowych, to w zakresie dotacji na poszczególne rozdziały w dziale oświata i wychowanie dotacji na zadania bieżące dotyczą przesunięcia kwot pomiędzy rozdziałami i dotyczą kwoty dotacji płaconych przez gminę dla jednostek systemu oświaty, gdzie organem prowadzącym nie jest gmina. Mamy w tej chwili trzy takie główne podmioty, które prowadzą szkoły bądź przedszkola, dla których organizatorem nie jest gmina. Zmiany wynikają oczywiście z zmniejszenia bądź zwiększenia liczby uczniów czy przedszkolaków. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące wynagrodzenia i pochodnych na wynagrodzenia, to zgodnie z uzasadnieniem opisowym do tego projektu uchwały brakuje nam pieniędzy w zakresie tych płac i pochodnych. Uzasadnieniem tutaj są głównie sprawy związane z odejściem nauczycieli na świadczenie zdrowotne
I z większą wypłatą w miesiącu styczniu dodatku jednorazowego dla nauczycieli niż była zawarta w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z Państwa ma uwagi co do projektu uchwały? Proszę, pani Sękiewicz. Wcisuj. Ja chciałem zapytać tylko, czy te 50 tysięcy złotych to są tylko dla klas, które mają, są sześciolatki, czy w ogóle dla sześciolatek? Czy to są klasa na przykład, w której są tylko sześciolatki? Tylko. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Proszę, pani Kasprzyk. Chciałam zapytać o tę liczbę tych 17 etatów w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia. Jak to się kształtowało w latach poprzednich? Proszę. Nie mam takich danych. Nie ma dyrektora w tej chwili. Pan burmistrz może coś na ten temat? Czy no ja tym bardziej nie mam danych. Bo jak kojarzę to... Bo jak pamiętam z kadencji 2.6.2.10 to taki zdrowotny chyba się trafił, nie wiem, jeden czy dwa. Więc teraz ta liczba 17, nie wiem, znaczy, może się mylę. Pytam. Powiem w ten sposób. Z informacji takiej, którą w rozmowie z dyrektorem ZAOS-u wynika, że nie wiem, czym to było spowodowane. Ponoć ewentualną zmianą burmistrza, który nie pozwoli na urlopy, ale ja myślę, że bardziej zmianą ustawy w karcie nauczyciela, która planowane jest ograniczenie tych urlopów zdrowotnych w przyszłym roku. Więc myślę, że ci, co chcieli skorzystać z tych urlopów, po prostu z nich skorzystali i to jest takie no, uderzenie też potężne dla budżetu. Mówię o urlopach zdrowotnych, tak zwane urlopy na poratowanie zdrowia, żeby była precyzja w tym stwierdzeniu. Myślę, że no czeka nas też rozmowa z dyrektorami szkół na ten temat i przede wszystkim, żeby oni też rozmawiali ze swoimi nauczycielami, aby faktycznie racjonalnie do tego podchodzić i wiedząc, że jednak są to koszty niebagatelne dla budżetu oświatowego. A tak jak mówię, moje podejście do tej kwestii jest dość jednoznaczne, więc myślę, że w przyszłym roku do takich sytuacji nie dojdzie. Tyle. Ja mogę tylko opiniować stan obecny. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę. Pan Tokarz. A Pani Skarbnik jeszcze, tak? Pani jeszcze Karol, uzupełnię. W tej chwili aktualnie jest to 6 urlopów, czyli ten rok szkolny, który zaczął się we wrześniu. To jest 6. A ta różnica to dotyczyła pierwszego półrocza. To jeszcze taka ciekawostka, może już bardziej dla uśmiechu, że na te 17 osób tylko 3 osoby są starsze ode mnie. Dziękuję. A ja chciałbym, żeby mi jeszcze upewnić tutaj, bo to chodzi o roczny urlop co 5 lat, tak? Bo taką wiedzę ja mam z kolei. Wiedzy. Tak? Co 7? No tylko tyle chciałem upewnić się, dziękuję. Kwestii komentarza do tego, 17 urlopów, około 60 tysięcy brutto, to jest prawie sięga miliona złotych dodatkowego zabezpieczenia w budżecie musimy mieć. Proszę, czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeśli nie ma, dziękuję. Przejdziemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2014. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały o wyżej wymienionej treści? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 13, tak? Przechodzimy do następnego punktu obrad. To jest wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 377/38
przez 213 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 gminy Kłobuc. Proszę panie burmistrzu. Pani skarbnik, proszę. Otrzymaliście dzisiaj państwo projekt wersji numer 2 i tutaj bym chciała z góry przeprosić państwa, nie było to jak gdyby moją intencją i może i w połowie niewinną, że dostaliście państwo w materiałach projekt oznaczony numer 2 z załącznikami, które były uchwalone w grudniu ubiegłego roku. Moją intencją było to, żeby państwu pokazać, jakie jeszcze zmiany doszły do upoważnienia pana burmistrza, a nie pokazywanie załączników z roku ubiegłego, które notabene praktycznie co sesja były zmieniane. Także z góry przepraszam za ten materiał, który państwo otrzymali dzisiaj. Może omówię to tak, że na starych materiałach składam autopoprawkę w zakresie brzmienia paragrafu drugiego, który zmienia podstawową uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, upoważniając burmistrza Kłobucka do zaciągania zobowiązań i do tej pory była to kwota, tak jak państwo macie w kseromateriałach, kwota 2 milionów złotych, w materiałach nowych jest kwota 3,5 miliona złotych, a wiąże to się z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Jeśli chodzi o załącznik dotyczący przedsięwzięć, bo w gestii Rady jest uchwalanie całości jak gdyby wieloletniej prognozy finansowej oraz później przy zmianach uchwalanie zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. Jest to zmiana praktycznie sprawozdawczo-kosmetyczna, czyli aktualizacja wartości projektu z Funduszu Spójności dotyczących uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck i limitu roku 2014 na to zadanie. Mówię, jest to zmiana kosmetyczna, bo później jest problem przy pisaniu sprawozdania, której autorką jest później pani Solska, aktualizacja kwot, żeby one były kompatybilne z planem wydatków na 2014 rok po zmianach. W związku z tym prosiłabym o przyjęcie tych dwóch zmian dotyczących tego zadania, które w tym roku jest zakończone i zwiększenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Kto z państwa ma jakieś uwagi do przedstawionego materiału? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 gminy Kłobuck? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Za 13 osób. Przechodzimy do następnego punktu. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę, kto będzie reklamował? Pan burmistrz, proszę bardzo. Szanowni państwo, oczywiście projekt uchwały został przygotowany przez mojego poprzednika, jednakże moja propozycja jest pozostawienie podatków na poziomie roku bieżącego. I z uwagi na to, że państwo mają tą propozycję z podniesieniem tej stawki podatkowej o 2,1%, podam państwu propozycję, dlatego że musimy tę uchwałę podjąć, nie możemy jej wycofać, nie możemy jej anulować. Podam państwu stawki proponowane, które obowiązywały w ubiegłym roku, w bieżącym roku i takie stawki proponuję do uchwalenia. W paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, podpunkt pierwszy A, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków. Propozycja była 0,83 za metr kwadratowy powierzchni. Prosiłbym o stawkę 0,81, taka jak obowiązuje w tym roku. Punkt B bez zmian, bo takich podatków w zasadzie nie mamy, więc pozostawmy to tak jest w projekcie uchwały. W punkcie C pozostałych w tym zajętych pod prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego jest pozycja 0,20 groszy. Zamek kwadratowy proponowana pozostawienie na poziomie 0,19. Punkt drugi A od budynków lub ich części i tutaj punkt A mieszkalnych. Propozycja była 0,70, pozostawienie proponowane jest na 0,69. Punkt B z poziomu 22 proponowanego na poziom 21,55. Punkt C z proponowanego 10,80 na 10,75. Punkt D z proponowanej stawki 4,70 na 4,68. Punkt E ze stawki 3,98 na 3,90. Akapit kolejny 7,49 na 7,34. I stawka w pozycji trzeciej bez zmian do projektu uchwały. Nie. 0,24. 2 i 0,24. Wszystko. Dziękuję bardzo. Powiem tylko, że poprzednie komisje, Komisja Zagospodarowania i Komisja Edukacji również, nie również, tylko zatwierdziły właśnie przedstawiony projekt przez burmistrza. Proszę bardzo, kto z Państwa ma uwagi? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwałą przedstawioną w wersji przez burmistrza w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości? Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Nie. Pan. Dopiero będzie od jutra. Przechodzimy do następnego punktu. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku. Proszę panie burmistrzu, kto referuje? Króciutko. Podobna prośba do Państwa, aby pozostawić również na poziomie roku ubiegłego. To jest różnica dosłownie 1 zł. Proponowana 46, była 45, więc proszę tutaj o taką zmianę i tą uchwałę też o przegłosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jakieś uwagi do projektu uchwały? Propozycji pana burmistrza? Nie widzę. W takim przypadku proszę o przegłosowanie. Kto jest za projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celu wymiaru podatku rolnego na rok 2015 w wersji przedstawionej przez pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Twierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do następnego punktu. To jest wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proszę panie burmistrzu. Proszę państwa, w tej sytuacji akurat prosiłbym o po raz pierwszy o negatywną opinię na ten temat, dlatego że przegłosować państwo muszą wydać opinię, a będę proponował wycofanie tego z porządku obrad sesji. Z uwagi, że te stawki wtedy pozostaną na poziomie bieżącego roku. W przypadku poprzednich musieliśmy to jednak pozostawić pod obrady sesji, bo komisja jakby zatwierdziła porządek, więc wszystkie te punkty powinna opiniować.
Więc w tej sytuacji prosiłbym Państwa o negatywną opinię, czyli nie zaopiniowanie pozytywnie tej propozycji uchwały. Dziękuję. Czyli pozostawienie stawek od środków transportu. A ja zgłoszę wniosek na sesji o wycofanie tego, po prostu nie dyskutowanie. Gdyż uchwała z roku poprzedniego będzie obowiązywać w roku 2015. Dokładnie tak. W takim układzie musimy zaopiniować ten projekt uchwały, który nam został przedłożony o podwyżce. Kto jest za tym, za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie za 13 osób. Przeciw 13 osób, przepraszam, przeciw. Przechodzimy do następnego punktu obrad. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2015. Proszę Panie Burmistrzu. Może Pani Skarbnik, bo analogicznie do poprzedniej komisji, z uwagi, że kalendarz procedowania budżetu jakby obliguje nas, żeby tą opinię komisja wydała. Jednakże, jak Państwo wiecie, na tej sesji nie będziemy tego budżetu zatwierdzać, a na pewno będzie wiele zmian do tego budżetu. Sam osobiście będę chciał wiele zmian w tym budżecie wprowadzić. Więc w zasadzie omawianie go szczegółowo, oczywiście ja tutaj pozostawiam do Państwa dyspozycji, mnie i Panią Skarbnik, jeżeli będą pytania, ale na pewno większa dyskusja i wiele pytań padnie po propozycjach zmian i wtedy omówimy to w całości na odrębnych komisjach i spokojnie będziemy ten budżet analizować i przygotowywać go do zatwierdzenia. Jeżeli nam się uda to zatwierdzić jeszcze w tym roku między okresem Świąt Bożego Narodzenia a Sylwestrem, już teraz poprawnie, to bardzo fajnie, ale może być sytuacja taka, że możemy to zaopiniować dopiero na początku przyszłego roku. Także proszę zrozumieć, że no musimy, wiele jest nowych sytuacji, wiele rzeczy, które się wiążą również z inwestycjami, nie do końca wprowadzone są i mają realną możliwość ich wykonania w roku 2015, więc nie widzę powodu, aby pewne inwestycje, które nie mają szans na realizację, aby je sztucznie trzymać i blokować środki albo generować deficyt budżetowy tylko dlatego, że jest taka inwestycja zapisana. Więc bardzo bym Państwa prosił, aby zaopiniować to zgodnie z procedurą, ale jednak dużo zmian na pewno będzie proponowane. Już ta zmiana dotycząca nawet podatków, które dzisiaj Państwo zaopiniowali pozytywnie, też będzie jakby powodowała zmiany po stronie przychodów. Więc Pani Skarbnik będzie musiała tutaj skorygować również te sprawy. Pewne korekty również z mojej strony będą po stronie wydatków, więc i również po stronie wydatków. Po stronie przychodów, a również po stronie wydatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o dyskusję. Kto z Państwa ma uwagi do propozycji Pana Burmistrza? Na pewno dyskusja na temat... Proszę, Pani Radna Kasprzyk. Ponieważ na poprzedniej komisji Pan Burmistrz wspomniał o kwocie wymienionej akurat przy jednym zadaniu inwestycyjnym dotyczącej gospodarki ściekowej i przypuszczam, że to jest dotyczy kanalizacji odcinka już, bo pewien odcinek przed laty już został zrobiony we wspólnej i jak niektórym radnym wiadomo, od lat to trzeba, żeby ta kanalizacja tam została zrobiona. Od tej pory przybyło jeszcze kilka budynków i będzie to jedyna ulica w Kłobucku, która nie będzie skanalizowana. Nie jedyna. No tak, było mowa, że były dwie. Jedną wiem, że została zrobiona, więc być może się mylę. W każdym bądź razie mam nadzieję, że Pan Burmistrz racjonalnie tam przystąpi do tego zadania, czy faktycznie trzeba go wyrzucić, czy też nie.
Wiem, że to jest zależne też od tej słynnej przepompowni, która nie spełnia swojego zadania przy ulicy Witosa i to warunkuje jakby, że ta inwestycja może wypaść. Więc mam prośbę, ponieważ wiadomo, że tam były dwa razy projekty robione, dwa razy były reanimowane pozwolenia na budowę, więc mam nadzieję, że pan burmistrz po prostu szczegółowo się przyjrzy temu zadaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mogę, panie przewodniczący? Mogę panią zapewnić, że na pewno przyjrzymy się wszystkim propozycjom inwestycyjnym. Niektóre propozycje inwestycyjne były jakby wrzucone na wyrost, nieanalizowane dogłębnie. Dzisiaj już wiemy, z panią kierownik rozmawialiśmy, że pewne inwestycje trzeba po prostu przygotować dokładnie. Pewne inwestycje mają termin projektowy dość odległy. Przykładowo Łąkowa ma termin październikowy, gdzie duże prawdopodobieństwo, że jeżeli projektant zrobi to w terminie, czyli z końcem października, duże ryzyko jest, że nie zdążymy z przetargiem, a ja nie chciałbym tutaj robić partyzancki i, że tak powiem, późną jesienią czy zimą realizować tego rodzaju inwestycje. Najlepsza pora realizacji drogowych to jest lato, bo uważam, że i temperatury, i przykłady pokazują, że jeżeli się robi coś na szybko, to później nie ma sensu. Nie miało to sensu, bo ewentualne naprawy są bardzo szybko wyłapywane i usterki, więc technologia nie jest dotrzymywana. Także spokojnie te inwestycje, które są zapisane, na które są pieniądze, jest dokumentacja gotowa, będą przetargi ogłaszane, już w tej chwili kolejne mamy, ale tak jak mówię, dwie pozycje tutaj będziemy negocjować kwestie przepompowni, tych 260 tysięcy, jeżeli chodzi o przepompownię zapisaną. Tam są jeszcze dodatkowe rzeczy, z tego co mi pani kierownik mówiła, związane z jakby dopasowaniem już pełnym możliwości przesyłowych kanalizacji Kamyk Biała. Do tego może nam się uda, że sfinansuje to przedsiębiorstwo. Będziemy prowadzić na ten temat rozmowy. Jestem już po rozmowie z panem prezesem. Przedstawiałem mu problem, więc na razie jakby ta kwota jest kwotą taką sporną, czy faktycznie będziemy musieli ponieść taki koszt. I druga sprawa to jest kwestia właśnie tej Łąkowej i kanalizacji, te 600 tysięcy na kanalizację, którą tutaj pani kierownik ma wątpliwości, czy ta dokumentacja jest dokumentacją dobrze przygotowaną i czy ona spełnia wymogi. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś uwagi? Na pewno pan burmistrz z panem skarbnikiem przygotują te propozycje i w miarę wcześniej, żeby dotarły do radnych, bo do końca roku mamy już mało czasu i te propozycje, żeby były zrobione jak najwcześniej. Dziękuję. Jeśli nie ma uwag, to są? Ósemka, proszę. Pan Batek. To znaczy, wymienione było słowo Łąkowa. Oczywiście zadanie to było od początku roku w budżecie i szkoda, że tak późno został przetarg ogłoszony. W związku z tym to się wszystko przesuwa. No ale to mówię, tylko przypominam tylko, że było czasu wiele. Natomiast no, w ostatnim teraz okresie został przetarg zrobiony. Co powoduje zaś przerzucanie. Przesunięcie. Dziękuję. Przesunięcie, przepraszam. W takim układzie głosujemy propozycje te wypracowane z zapewnieniami pana burmistrza o tym, że będą zmiany do tego budżetu zaproponowanego przez poprzedniego burmistrza. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za było 11 osób. I dwie osoby się wstrzymały. Projekt został przyjęty pozytywnie. Przechodzimy do następnego punktu. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 352/36/13 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2013 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok z późniejszymi zmianami. Proszę, kto będzie referował? Pani skarbnik, proszę bardzo. Jeśli chodzi o tą zmianę, jest to drobna zmiana zapisu.
dotyczącego dożywiania. Chodzi tutaj o kwotę 16 tysięcy złotych związaną z zapisem, aby rozszerzyć dożywianie dla rodzin, a nie tylko dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z rodzin dotkniętych alkoholizmem. I tutaj jeszcze w imieniu pana burmistrza składam autopoprawkę w tekście paragrafu pierwszego uchwały po słowach zasiłków celowych, aby dodać na żywność dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Na wcześniejszych komisjach referowała ta pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chodzi tutaj o kompatybilność wkładu własnego gminy w zakresie dożywiania mieszkańców, który jest programem rządowym, przy czym 40% musi zapewnić gmina, a 60% zapewnia budżet państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jakieś uwagi do przedstawionego projektu? Ja tylko dodam, że na poprzednich komisjach padło pytanie, czy to musimy zrobić. Odpowiedź była tego typu, że jeżeli nie przeznaczymy tych pieniędzy na dożywianie w tym roku, to będziemy musieli zwrócić większe kwoty do budżetu państwa. Kto w takim układzie z państwa jest za przyjęciem projektu tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie za 13 osób. Przechodzimy do następnego punktu. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. Proszę, kto będzie referował? Pani skarbnik, proszę bardzo. Jeśli chodzi o ten projekt uchwały, jest to jedna z uchwał okołobudżetowych, czyli niezbędnych do podjęcia, aby można było ustalić poszczególne wydatki w budżecie. Program został przygotowany na kwotę 328 tysięcy złotych. Przypomnę państwu, że szacowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na ten właśnie program i na program przeciwdziałania narkomanii i one w projekcie budżetu szacowane są na kwotę 340 tysięcy złotych, przy czym podział jest taki, że 328 tysięcy na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a różnica na przeciwdziałanie narkomanii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa o uwagi, propozycji. Proszę bardzo. Piątka, tak? Proszę bardzo. Znaczy, Klub Koalicji Samorządowej po wczorajszym spotkaniu uzgodnił i chce zaproponować, tutaj nie mamy żadnych wątpliwości większych do gminnego programu co do treści, natomiast mamy wątpliwości co do punktu 6, zasady wynagradzania członków gminnego i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie chcielibyśmy się też powtarzać, bo to też było to wcześniej już rozwiązywane na wcześniejszej komisji. Natomiast nasza propozycja jest następująca. Chcielibyśmy zmniejszyć liczbę członków tej komisji z 8 do 5. To jest nasza propozycja, zmniejszyć wynagrodzenie członków komisji z 80 zł do 50 zł. Zmniejszyć wynagrodzenie przewodniczącego tej komisji z 90 do 70 zł. Zastanawiamy się tutaj też nad wydatkami, jeżeli chodzi o opinię psychologa, opinię psychiatry. To już wcześniej zostało zadane pytanie, czy zostały te zapytania cenowe złożone. Wiemy, że tak, że zapytania będą. Zastanawiamy się również nad wynagrodzeniem za wykonywanie wywiadu środowiskowego. To żeśmy zostawili, tak 2000. Natomiast opłaty sądowe i składki tak samo, ta kwota została zostawiona. Natomiast szkolenia i wyjazdy służbowe, te 3000, tutaj proponujemy zdjąć to z tych zasad wynagradzania, z tego punktu, ponieważ uważamy, że ta kwota jest tutaj no, niepotrzebna. Jak wiadomo, dowiedzieliśmy się, że te środki zostały wykorzystane no, nie do końca w sposób, że tak powiem, celowy. Natomiast resztę wrzucić do rezerwy tutaj dla dyspozycji burmistrza. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? Proszę pana Aleksander.
Ja chciałbym zapytać o takie kwestie, bo widzę, że głównym beneficjentem tych odpisów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są kluby sportowe. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób są finansowane, czy inaczej, jaki jest udział tych kwot z korkowego, mówiąc prościej, w utrzymaniu w budżecie klubów sportowych. To bym chciał wiedzieć, jaki jest udział, czy to jest ta informacja osiągalna w tym momencie. Procentowy, czy jak? No, procentowy, może być procentowy jak najbardziej. Jaki jest udział właśnie tych odpisów, tego korkowego w tych klubach? Potem tak, chciałbym wiedzieć, bo tutaj jest rezerwa dla burmistrza, prawda, z tego korkowego. Nie neguję tego, niech będzie, tylko chciałbym wiedzieć, jak w ubiegłych latach, co robiono z tą rezerwą, gdzie te pieniądze zostały przeznaczone. To na szybko te dwie kwestie mnie interesują. Proszę bardzo, kto? Pani skarbnik. Udział klubów sportowych w utrzymaniu, jeśli chodzi o opłaty za zezwolenie, to wychodzi 58%. I jak była rozdysponowywana rezerwa w roku ubiegłym? To znaczy pytanie dotyczy zeszłego roku, czyli 2013 czy 2014? Obojętnie, tak? Tak mniej więcej poglądowo. Ostatniej kadencji, że tak powiem. No. Jeżeli pani pamięta, jak z pamięci. No. Z pamięci to szły na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych, tak aby no, zająć czas wolny imprezami sportowymi, szczególnie i kulturalnymi. To było główne przeznaczenie rezerwy pana burmistrza. Jeśli chodzi o szczegółowe 2013, to jest w sprawozdaniu opisowym za 2013, za 2014 dopiero będzie. Myślę, że ta rezerwa nie do końca jest chyba rozdzielona. Panie Przewodniczący, bo chciałbym jeszcze coś dodać, żeby być dobrze zrozumianym. Moje pytanie nie zawiera jakiejś negacji, że w klubu sportowym trzeba ograniczyć finansowanie, wręcz przeciwnie. Tylko chodzi mi o to, żeby te pieniądze właśnie trafiły w tą przestrzeń, gdzie moim zdaniem są adresowane, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. A wydaje mi się, że raczej niesłusznie z tych pieniędzy uczyniono fundusze, główne fundusze utrzymania klubów sportowych. Nie wydaje mi się to słuszne. Ale jeszcze raz podkreślam, kluby sportowe jak najbardziej, tylko finansować z innych źródeł. Te pieniądze powinny trafić w tą przestrzeń, skąd właśnie pochodzą te patologie. Alkoholizm, również i narkomania. Tam powinny te pieniądze trafić z powrotem. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Komentarz, panie burmistrzu? Jako fachowca sportowego również. Znaczy jeszcze jako aktualny prezes klubu trochę mi niezręcznie jest, ale odpowiem. Znaczy tak, moje podejście do tych spraw będzie troszeczkę inne. Dlatego, że jak pan słusznie zauważył, my nie chronimy starszych osób przed patologiami, tylko młodzież, tak, i dzieci, żeby do tych patologii ich nie doprowadzać. Więc tutaj praca z młodzieżą, szczególnie z dziećmi, jest kluczowa. Ona się odbywa na różnych płaszczyznach i w różnych środowiskach. Dlatego moim celem jest wypracowanie takich kryteriów podziału środków na kluby, aby główne źródło tych pieniędzy szły właśnie na szkolenie młodzieży i dzieci. I od tego będę wymagał od klubów, bo jednak to będzie jakby główne przesłanie tego programu. Oczywiście rezerwa burmistrza również może, bo nie mówimy tylko o klubach piłki nożnej, żeby była jasność, bo ostatnio miałem spotkanie na przykład z klubem Start, który prowadzi mini siatkówkę dla dzieci i dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, więc to jest bardzo fajna przestrzeń do zagospodarowania, jeżeli chodzi o wolny czas, bo taki jest cel, żeby zająć te dzieci czymś innym niż te patologie, o których pan wspominał. Więc tak ten program powinien działać. Ja wiem, że pomysłów możemy mieć dużo więcej. Ja słyszałem ostatnio o pomyśle jednych z miast o zakupie narkotestów do szkół.
Też są takie pomysły. Nie wiem, czy to jest do końca zgodne z prawem, czy nauczyciel, czy wychowawca ma prawo takich alkotestów używać, więc tak jak mówię, możemy prochu nie wymyślimy, że tak powiem. Trzeba też szanować te organizacje, które pracują z dziećmi i z młodzieżą i tych ludzi, którzy faktycznie się temu poświęcają i ich wspierać, bo teraz jest pytanie o udział, panie Aleksandrze, tego budżetu w klubach sportowych. Ja bym jeszcze zapytał inaczej, jaki jest udział wkładu własnego klubów sportowych do ogólnej działalności poszczególnego klubu? Bo to też jest kluczowe pytanie. Jeżeli to jest klub, z całym szacunkiem, który ma jedną drużynę, średnia wieku 30 parę, no to nie jest to profilaktyka, a wręcz urozmaicenie czasu wolnego, więc żebyśmy mieli tu jasność. Dlatego ja uważam, że takie kluby, taka działalność powinna być inaczej finansowana. Taka działalność takiego klubu powinna być finansowana inaczej niż z tego funduszu alkoholowego, bo wtedy te środki faktycznie trafią do dzieci. Większy strumień pieniędzy trafi do dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja to widzę troszkę inaczej, bo będziemy tu niedługo rozpatrywać też uchwałę. Chodzi o sposób finansowania, prawda? Będziemy rozpatrywać uchwałę, prawda, program współpracy gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi, prawda? I tych zaspokajanie tych zbiorowych potrzeb, jaką niewątpliwie jest sport, kultura fizyczna, to powinno właśnie być z takich programów realizowane. Tak jak mówiłem, ja swoje stanowisko podtrzymuję. Te pieniądze z korkowego winny trafić w tą przestrzeń, tam gdzie w pewien sposób są wytwarzane, do tych rodzin, które cierpią z powodu patologii. A kluby sportowe tylko mogą korzystać z niewielkich nakładów z tego funduszu, z niewielkich nakładów, a nie żeby te nakłady były głównym źródłem utrzymania tych klubów. Do tego mają służyć właśnie programy typu tutaj, tak jak cytowałem, będzie kolejna uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi. I tu jest upowszechnienia kultury fizycznej. No i tak to widzę. No. Tamte pieniądze nie powinny w takiej wielkości trafiać do klubów sportowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie. Panie Aleksandrze, odsyłam naprawdę do zapisu artykułu 4 tej ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który mówi dość wyraźnie o organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży, więc to nie jest jakiś tam wymysł, który komisja czy alkoholowa, bo w zasadzie ona przygotowywała tą propozycję, był jakby oderwany od tej ustawy. Pytanie jest jeszcze inne. Mówimy tu o dwóch rodzajach pomocy rodzinom dotkniętych patologią. Jedno to jest pomoc rodzinie dotkniętej patologią, czyli wspieranie przez GOPS, który uważam, że jest dość mocno finansowany, bo to jest ponad 8 milionów złotych, więc uważam, że tutaj w tej dziedzinie nie mamy sobie nic do zarzucenia. Ale też pan sobie musi zdawać sprawę i to mówię z pełną odpowiedzialnością jako działacz klubowy, że te kluby bez wsparcia gminy po prostu przestaną istnieć. Z prostej przyczyny ubóstwo mieszkańców jest duże. Jak wytłumaczyć takiemu dziecku, którego nie stać na opłacenie treningów w komercyjnym klubie czy w jakiś inny sposób, że nie może uczestniczyć w zajęciach. Kto je zorganizuje? Szkoła, która jest zamknięta o 15? Gdzie nie ma zajęć pozalekcyjnych? Zostają tylko kluby. Jeżeli, panie Aleksandrze, szkoły będą realizowały to, co ja uważam za ich słuszne zadanie, czyli zajęcia pozalekcyjne, organizowanie czasu wolnego, to ten ciężar zejdzie z nas dosyć znacząco. Ale jeżeli takiego rozwiązania nie ma, jedynym rozwiązaniem tego zapisu artykułu 4 są kluby sportowe różnego rodzaju. Ja nie mówię tutaj o piłkarskich klubach, bo są kluby koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, jest delfin, więc wiele, wiele dziedzin takich, które, ale tak jak mówię, jeżeli będzie nacisk jednak na w tych klubach i ten strumień będzie docierał do dzieci i młodzieży,
to myślę, że zadanie sobie w tym zakresie spełnimy. Oczywiście nie uzdrowimy sytuacji, bo pan doskonale wie, że nie ma, w żadnej gminie nie ma sytuacji, że nie ma patologii w ogóle, nie ma alkoholizmu w ogóle. No paradoks tej ustawy polega na tym, że im więcej pijemy, tym więcej mamy pieniędzy na program wychowania w trzeźwości. I to jest jakby no, pewien chichot tej ustawy i jakby zaprzeczenie. Tyle panie Aleksandrze. Dziękuję bardzo. Czy był złożony wniosek, co z tymi oszczędnościami, gdzie przekazać? Nie, nie było. Nie było tego wniosku. Na rezerwę burmistrza. No? Mi się wydaje, że panie burmistrzu, po takim gruntownym już rozejrzeniu się, te pieniądze odpowiednio powinny być wykorzystane przez pana i rada powinna być powiadomiona, w jakim kierunku ta rezerwa, bo ta rezerwa się zwiększy znacznie, w jakim kierunku ta rezerwa pójdzie. A w tej chwili moja propozycja też była taka, żeby jednak ją przesunąć, te oszczędności, jeśli przegłosujemy, na rezerwę burmistrza. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Będziemy głosować wniosek. Pani Danusia, pani przewodnicząca, proszę. Ja chciałam się odnieść do wypowiedzi, może nie tyle tam krytycznie do ale jednak taka sugestia pana Aleksandra Tokarza, który mówi, że to powinno, ten strumień pieniędzy powinien być skierowany do rodzin patologicznych. No nie tak do końca. Ja tak przynajmniej uważam, bo wskazywanie tego dziecka z rodziny, no to jakby tej rodziny, która ma dysfunkcję, to nie wiem, czy to byłoby akurat dobre. Natomiast mówimy nie tylko o rozwiązywaniu problemów, ale również o profilaktyce. A profilaktyka to nic innego jak zajęcie tych dzieci i młodzieży pewnymi takimi czynnościami, gdzie no, ten czas niekoniecznie muszą spędzać wtedy akurat w tej rodzinie dotkniętej patologią. I takie wyróżnienie tego dziecka to byłoby chyba więcej złego niż korzyści. Natomiast oczywiście jestem za i zawsze byłam za tym, aby pieniądze były kierowane, jeśli do klubów sportowych, bo tu dotyczy głównie, że główny strumień pieniędzy idzie na piłkę nożną, ale do tych drużyn, gdzie grają dzieci i młodzież. A tych pieniędzy ja się też bardzo z tym spierałam i nie mogłam się zgodzić, dlaczego takie duże kwoty. Bo tam, jak sobie robiłam wyliczenia, najwięcej jest tych dzieci i młodzieży. Najwięcej, jeśli liczyć matematycznie. Natomiast te pozostałe sekcje, które tutaj są, no mają znacznie mniej dzieci. W tej chwili może Delfin, który tam nie wiem ile, tam jest ponad 100 dzieci chyba w tej sekcji. Ale nie byłabym za tym, bo pomóż rodzinie z tymi dysfunkcjami, tak, trzeba, ale niekoniecznie w taki sposób, żeby to dziecko zostało w jakiś wyróżnione, jeśli dobrze zrozumiałam, chyba że zrozumiałam źle, bo nie wyobrażam sobie, żeby pieniądze trafiały bezpośrednio do rodziny, która ma problemy. Dziękuję no bardzo. No mi się wydaje, że te pieniądze. Momencie. Mi się wydaje, że te pieniądze są przeznaczane z różnych funduszy. Tak. Natomiast tutaj o ilości, co pani przewodnicząca powiedziała, to przykładowo w Kamyku ponad setka dzieci ćwiczy, ponad setka w jednym klubie i dlatego może ta kwota jest, tak wydaje się, wysoka. Ja mówię tylko o jednym klubie, a klubów mamy więcej. Nie wiem, czy padło słowo, ile procent stanowi dla. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No ja chciałem. Pan Aleksander jeszcze raz. Ja pierwsza, tak? Pan Aleksander, przepraszam. No, pani przewodnicząca, chciałbym powiedzieć w ten sposób, że dyskusję może nie należy prowadzić w ten sposób, że chciałaby pani wystąpić z krytyką, czy może ja będę tak odnosił się do każdej wypowiedzi, że chciałbym skrytykować tą wypowiedź, czy tamtą, czy inną. To nie to chodzi. Wystarczy powiedzieć swoją opinię. I nie zaczynać w ten sposób taki niezręczny, nietaktowny. A co do poruszonych panią kwestii, uważam, że one zostały bardzo spłycone. Bardzo spłycone, bo ja tu nie kwestionuję finansowania potrzeb, zbiorowych potrzeb tych dzieci, prawda, mieszkańców wsi. W żadnym wypadku nie. Proszę jeszcze raz sobie zapamiętać, że ja tego nie kwestionuję. To należy finansować, rozwijać. Chodzi mi tylko o to ścisłe przestrzeganie, przynajmniej ja tak rozumiem, będę się jeszcze upewniał, gwarantuję, czy te pieniądze idą zgodnie z ustawą w tą przestrzeń, gdzie powinny trafić. Dziękuję pani uprzejmie. Dziękuję. Panie Aleksandrze, proszę. Ja tylko takim słowem, nawet nie uzupełnienia, ale może
podniesienia tej kwestii, że te środki, jest tutaj nas, jak widzę, kilka, co najmniej kilka osób, które reprezentują różne organizacje pozarządowe i te środki w znaczący sposób wspierają tak naprawdę funkcjonowanie tych organizacji pozarządowych, działających między innymi właśnie w tej przestrzeni związanej z różnymi rodzajami, czy to patologii, czy innych dysfunkcji rodzinnych. Zachęcają również do powstawania nowych organizacji pozarządowych. A uważam, że rozwój zarówno kraju, jak i tutaj tej naszej lokalnej społeczności powinien też iść w tym kierunku, żebyśmy zachęcili podmioty właśnie ekonomii społecznej do jak największego powstawania i zajęcia się bardzo dużym elementem tej przestrzeni niezagospodarowanej w chwili obecnej, właśnie na przykład pomocą dzieciom, pomocą rodzinom, które są narażone na różnego rodzaju dysfunkcje, czy też patologie nawet, na wykluczenie społeczne. I te środki temu też mają służyć. Tak więc uważam, że tylko kwestia przyjrzenia się faktycznie na jaki cel idą, tutaj pan burmistrz się zobowiązał, że nad tym się zastanowi, pochyli głębiej z osobami kompetentnymi w tym zakresie. I te środki są, uważam, bardzo dobrze spożytkowane, zachęcając organizacje pozarządowe do powstawania i do krzewienia tego, co niekiedy czego nie można zrobić środkami publicznymi, wydatkowanymi na przykład przez system oświaty czy opiekę społeczną, bo nie wszystkie te elementy mogą być w taki sposób dofinansowane. To tyle tylko tak. Dziękuję bardzo. No, proszę pani. Ja chciałbym tylko powiedzieć tyle, że ja nie kwestionuję jakichś ogólnych takich w rozwoju, ta pani mówi, grup. Wszystko rozpatrujemy uchwałę i mamy się poruszać wyłącznie na fundamencie ustawy o wychowaniu w szczerzywości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I tyle. Na tym fundamencie mamy się poruszać, mówiąc o korkowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że... Proszę, panie przewodniczący. Dziękuję. Panie radny, ja mam takie zapytanie, bo ja nie wiem, czy ja pana dobrze zrozumiałem, ale odniosłem takie wrażenie, tak jakby kluby sportowe miały nie dostawać z antyalkoholówki pieniążków ze względu na to, że nie realizują po prostu tych zadań przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu w trzeźwości. Nie wiem, czy ja dobrze pana zrozumiałem. Proszę, panie, jak chcę odpowiedź. Niech pan włączy ten mikrofon. Musiał pan mnie chyba źle zrozumieć, no, chyba musiał mnie pan źle zrozumieć. No dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Ósemka. Ósemka, proszę bardzo, panie Nowak. No to był kiedyś mój konik, ta komisja. W poprzedniej kadencji, ale już się przysłuchiwałem dyskusji. To, co pan Aleksander mówi, to każe jest bardzo słuszne, bo ta dyskusja, czy te pieniądze idą we właściwym kierunku, trwa w całej Polsce. Bo u nas to jest to suma 200 czy 300 tysięcy, a są miasta, że to jest po parę milionów złotych duży. I to są potężne pieniądze z tego, co trzeba sobie zdawać sprawę. Jest takie lobby, które sobie z tego ubiło takie dobre gniazdko i potężne pieniądze za to biorą. I tu, jeżeli byśmy się właśnie dobrze zagłębili w tą ustawę, o której mówimy, no to ja bym był tu po stronie pana Tokarza cały czas, z uwagi na to, że przyglądam się temu tematowi już od kilku lat. Ale my tu na tej sali tego nie zmienimy. To by trzeba było tam od góry sięgnąć i dopiero coś zacząć działać. No, dziękuję tyle. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie będziemy... Jeszcze tak? Proszę, pan Sienkiewicz. Tutaj też pan burmistrz wspomniał, że szkoły niektóre są już o trzeciej godzinie zamykane, bo dzieci nie mają, trzeba też zwrócić uwagę na bazę. No, oni nie mają gdzie ćwiczyć. Może by pomyśleć, żeby tych część pieniążków jakiekolwiek, no, przeznaczyć na to, żeby w tych szkołach były jakieś obiekty sportowe. No my tu znamy, w Kłobucku są szkoły, gdzie nawet nie mają swojego boiska. Szkoła podstawowa numer 1. Nie ma boiska. I gdzie te dzieci mają? No, muszą iść gdzieś do klubu. A mogłyby na terenie szkoły ćwiczyć. Można? Tak. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie Andrzeju, odpowiem tak. Że nie ma boisk, to proszę podziękować tym 17 nauczycielom, którzy poszli na chorobowe. To jest 1 000 000 złotych, to są 2 boiska wielofunkcyjne. Są 2 boiska wielofunkcyjne. Czy ktoś się nad tym zastanowił? Nie, no rozmawiajmy poważnie i otwarcie, odważnie o takich sprawach, bo
Ja szanuję naprawdę zawód nauczyciela i szanuję naprawdę wspaniałych pedagogów. W zdecydowanej większości oni są w naszych szkołach, ale też trzeba powiedzieć pewną prawdę. No niestety ktoś zdecydował się pójść na chorobowe, na roczny urlop, nie licząc się z konsekwencjami finansowymi na rzecz gminy. Tak? Ja mówię, i to mówiłem w swoim programie, że na oświatę mniej pieniędzy nie będzie, tylko one będą inaczej przesunięte. I może właśnie na te boiska. Ale też z drugiej strony, tam gdzie jest baza sportowa, panie Andrzeju, gdzie są boiska, też tych zajęć nie ma. Więc to nie jest tylko kwestia baz, to jest kwestia pewnego stylu myślenia dyrektorów szkół, planowania pewnych zajęć, ale też i zaangażowania własnego nauczycieli, bo jednak nie chcę się odnosić do szkół katolickich, ale jeżeli w szkole katolickiej są 3 zajęcia pozalekcyjne, jest 3 język nieobowiązkowy i w takiej małej miejscowości Algota są chętni na te zajęcia pozalekcyjne, to nie jest kwestia ilości dzieci w danej szkole. To jest kwestia jakby zorganizowania tym nauczycielom czasu, zachęcenia przez tych nauczycieli dzieci i zorganizowania im tych zajęć ciekawych dla nich, tak? Bo trzeci język naprawdę jest ciekawy, za który nie płacą, tak? Za który nie płacą. Więc troszeczkę też, żeby nasi nauczyciele gminni wzięli sobie pod uwagę, że świętej pamięci Leper mówił, że Wersalu nie będzie. No ja tak nie chcę mówić, ale chciałbym też uświadomić nauczycielom, że oni mają pewną służbę też w stosunku do społeczeństwa. Tak? Ich zawód jest zawodem szlachetnym. Tak? Więc też wymaga się od nich pewnego podejścia innego niż od zwykłego pracownika od 7 do 15. Tak? Wymaga się pewnego wyjścia naprzeciw oczekiwaniom. Dlatego powiedziałem, ja nie będę się bał tego powiedzieć. Nie ma boisk, bo iluś nauczycieli zdecydowało się na urlop. Oczywiście im się on należy. I ja nie kwestionuję, że w pewnych przypadkach takie urlopy są niezbędne. Ale jest to nauczyciel, który przepracował x czasu w szkole i jakby na podratowanie przeważnie kwestii schorzeń nerwicowych, bo takie schorzenia są, ewentualnie strun głosowych, bo to też są schorzenia typowo nauczycielskie, ja nie kwestionuję, ale państwo sami widzą skalę tego. Ktoś, kto jest dodatkowo wzięty na miejsce tych ludzi, którym trzeba zapłacić. No, stąd te dodatkowe koszty i stąd te dodatkowe pieniądze trzeba znaleźć w budżecie i zapłacić. Więc tak jak mówię, każdy niech spojrzy na to z tej perspektywy i z tego punktu widzenia. I wtedy będziemy mieć naprawdę szkoły wyposażone w pełni i wystarczy tylko dobra chęć i dobra wola pedagogów i będziemy mieć tą sferę też, tak jak mówi pan Aleksander, niekoniecznie kluby sportowe, bo zajmą się tymi pedagodzy, którzy są świetnie do tego przygotowani. Dziękuję. Panie burmistrzu, przejdziemy do głosowania wniosku pana przewodniczącego klubu, pana Wojtyska, z propozycjami o obniżenie w punkcie 6. Czy powtórzyć te, czy państwo sobie zanotowane, czyli te wnioski, które przedstawił pan Wojcysek, będziemy głosować. Proszę o głosowanie. Kto jest za wnioskiem klubu Koalicja Samorządowa? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie projekt uchwały został zaakceptowany. Przechodzimy do następnego punktu. To jest wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii na 2015 rok. Proszę, pani skarbnik, tak? Proszę bardzo. Referowanie. Jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to opiewa on na kwotę 12 tysięcy złotych i dotyczy działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii rozpisane w 3 zadaniach i działalności komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa zabierze głos w tym temacie? Proszę. Piątka. Pan Wojtyszek. Przepraszam, ósemka najpierw.
Ja jeszcze nie jestem obyty z tym komputerem na tych. Właśnie na temat działalności tego punktu, tego poradnictwa dotyczącego narkomanii, który działa tu, jeżeli Państwo nie wiedzą, w Domu Kultury, tam jest wejście takie z boku w piwnicy. No ja teraz nie mogę, nie chcę gafę strzelić, od ilu lat jest ten, od 6 czy od 5 działa ta poradnia. No to proszę Państwa, podejrzewam, że przez te 5 lat zakładamy. Tam się nikt nie zgłosił i więcej nic nie będę mówił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, piątka, pan Wójtyszek. Ta sama propozycja co wcześniej. Ustalane było na wcześniejszych komisjach. Propozycja proponuje również podobnie zmniejszenie liczby członków komisji w harmonogramie działań profilaktycznych. Tutaj jest przedstawiona działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów z 8 do 5 osób. Zmniejszenie wynagrodzenia członka komisji czy diety z 80 do 50 zł. Zmniejszenie wynagrodzenia przewodniczącego tej komisji z 90 do 70 zł. I tutaj w harmonogramie zaproponowalibyśmy dołożenie punktu trzeciego, punkt rezerwa do dyspozycji burmistrza Kłobucka z tych środków, które... Dziękuję bardzo. Czyli podobnie jak w komisji w tej pierwszej. Proszę? Nie, 8 jest, bo z przewodniczącym. Plus przewodniczący, tak. Osobno, ale tak. Powiedział z 8 do? Do 5. Do 5, z 8 do 5. Czyli 4 plus przewodniczący. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze momencik. Panie Aleksandrze, pan przewodniczący. Proszę państwa, bo my tak w kuluarach rozmawialiśmy jeszcze, że tak powiem, przy tej komisji edukacji, przy tym projekcie uchwały. I myślę, że można to organizacyjnie zrobić w ten sposób, biorąc pod uwagę fakt, że to są te same osoby, które będą jednocześnie członkami tej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i przeciwdziałaniu narkomanii, żeby te diety, ze względu na to po prostu, że one mogą się, że tak powiem, no niejako w tym samym czasie odbywać, ograniczyć po prostu do minimum, co nie? Ja rozumiem wynagrodzenie przewodniczącego na jakieś tam, że tak powiem, dodatkowe prace papierkowe, że są potrzebne, no ale jeżeli chodzi o wynagrodzenie członków komisji, ja bym się skłonił tutaj mimo wszystko jeszcze do jakiejś obniżki. Proszę panie burmistrzu, na temacie. Przede wszystkim pierwsza rzecz to te komisje nie mogą działać razem w sensie fizycznym, bo to są odrębne programy, odrębne posiedzenia. Co prawda skład jest ten sam, tutaj ma pan radny rację, ale odrębnie obradują, odrębnie mają sprawozdawczość, także tutaj jednak ta komisja musi powstać, musi też obradować. Nie ma powiedziane w ustawie, że ten skład musi być identyczny. Oczywiście technicznie jest lepiej, żeby to były te same osoby, no bo mogą się uzupełniać, mogą się w jakiś sposób też komunikować, wymieniać poglądy, problemy alkoholowo-narkotykowe, ale tak jak mówię, ustawa mówi wyraźnie, że to jest odrębnie. No poza tym są te kwestie dyżurów, nie? Przepraszam. Nie nakładają. Nie mogą się nakładać. Nie mogą się nakładać. Nie ma wspólnych posiedzeń, żeby było jasne. Momencik, panie Aleksandrze, zaraz dać głos. Dwójka, proszę. Taką przerwę pracować. A dwójka to jest twoje, tak? Do piekła. Kto następny? Kto jeszcze z państwa chce? Ja nie mogę opowiadać. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Ale nie ma wyłączonym. O, trójka, proszę bardzo. Nawiązując do tego, co mówił pan Nowak, czy w ogóle wiadomo, ilu jest narkomanów na terenie gminy Kłobuck? Z tego, jak się wygląda, to, że nie ma problemu. No bo to jest ta rzecz. Ale to nie chodzi o osobę, tylko sprawozdanie, na 15, czy on... W sprawozdaniu... Aha. Ale w sprawozdaniu komendanta... Adam, w sprawozdaniu komendanta... Tak.
Czyli komisji nie powinno być. Ustawa nas obliguje do powołania takiego. Ale jaka minimalna chodzi? No, 5 osób to jest już ta minimalna komisja i mi się wydaje, że powinna być ta komisja. Obcięte są fundusze, propozycje obcięcia dosyć dużych funduszy, także proszę. Trójka, pan Aleksander, proszę bardzo. Chciałbym zapytać, czy nie idzie zmniejszyć ilości tych dyżurów, bo tu widzę, to jest 12 dyżurów, tak? Czy nie idzie zmniejszyć tych dyżurów? A co do tych szacunków, o których państwo tu mówiliście, no to ja już tutaj była ankieta przeprowadzona i ona jest też źródłem informacji. 6% ja tu widzę, tak na szybko, żebym się nie pomylił. 15 uczniów przyznało się do zażywania narkotyków, co stanowi 6% ogółu. No to daje jakiś szacunek, 6%. Taka ankieta, no ale to też jest źródło informacji, prawda? 250 chyba. Tak, tak. Nie wiem, nie będę teraz czytał, bo każdy ma te materiały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę do mikrofonu ewentualnie, kto tam chce zabrać głos. Jeśli nie ma chętnych, przegłosujemy propozycję Klubu Koalicja Samorządowa dotyczącą zmniejszenia wydatków z tytułu pracy komisji o te kwoty, które zaproponował pan Wojtyszek. Proszę, kto jest za propozycją Klubu Koalicji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty za 13 osób. Przechodzimy do następnego punktu. To jest wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłobuc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Proszę, kto będzie referował? Pani sekretarz, proszę bardzo. Proszę państwa, co roku radni w drodze uchwały podejmują program współpracy na kolejny rok. W ramach tego programu, zgodnie z załącznikiem, który stanowi do tej uchwały, zakres tych zadań będzie polegał na nauce, edukacji, oświaty i wychowaniu, na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, na ochronie i promocji zdrowia, na profilaktyce i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, na podtrzymywaniu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskości, na działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Poza takimi ustawowymi formami współpracy, jak zlecanie organizacjom pozarządowym zadań poprzez udzielanie dotacji, poprzez wzajemne informowanie o planowanych kierunkach i działalności, o konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi aktów prawa, czy też tworzenie wspólnych zespołów, inne formy współpracy to również organizacja spotkań i szkoleń, sprawowanie patronatu przez pana burmistrza oraz współorganizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Te działania wszystkie na przyszły rok są przeznaczone środki w kwocie 248 tysięcy złotych. Program oczywiście był poddany konsultacjom, jednakże żadna z organizacji nie zgłosiła żadnych uwag do tego przedstawionego programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o dyskusję. Kto z państwa? Pan Sykiewicz, proszę bardzo. Ja tylko takie mam pytanie, czy jakieś nowe podmioty będą też włączane do tego programu, tak jak tak teraz, w ciągu roku? Organizacje pozarządowe mam na myśli. Dziesiątka, proszę. Ten program ściśle wiąże się z programem przed chwilą omawianym, czyli programem przeciwalkoholowym, bo z niego wynikają pewne zadania i tam są wprost skierowane do odpowiednich organizacji pozarządowych, a ten program tylko wypełnia tamte zadania. Dziękuję bardzo. Janusz? Pan panie przewodniczący? Znaczy nie ma przeszkód, żeby w trakcie funkcjonowania tej uchwały ją zmieniać i ewentualnie z rezerwy burmistrza prowadzić nowe konkursy w ciągu roku, więc takie praktyki były stosowane, więc nie ma przeszkód prawnych. Jeżeli się pokaże, czy pojawi podmiot, który jakby będzie spełniał wymogi tej ustawy i będzie można
można go wesprzeć, no to tutaj nie widzę jakichś większych przeciwwskazań, aby to uczynić. To nie jest już raz na zawsze, to jest do zmiany. Zresztą, jak Państwo zauważyli, skoro budżet można zmieniać kilkadziesiąt razy, jak nie kilkaset razy, no to można wszystko zmieniać, tylko kwestia Państwa woli i moich wniosków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo, pan Aleksander. No właśnie, szanowni państwo, dotarliśmy do tej uchwały, o której wspominałem. No i myślę, że ewentualnie zwiększenie kwoty do dyspozycji tutaj rady, prawda, byłoby jakimś rozwiązaniem, no tak mi się wydaje. I chciałbym też z drugiej strony poprosić o jakąś wykładnię prawną co do przesłania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wykładni może ze strony pana radcy prawnego Głębockiego. Można by o coś takiego prosić? Taki na nasz użytek, prawda? No, można by o coś takiego prosić? No w takim kontekście skierowania tych środków korkowego, wydatkowania właśnie, dysponowania tymi środkami. Czy w ogóle to jest prawne, tak? No niech się wypowie w tej kwestii, w sprawie tych wątpliwości. Panie przewodniczący? Mi się wydaje, że nie ma sprawy, że poprosimy pana jutro pan mecenas będzie na sesji, można w trakcie dyskusji zadać mu pytanie i poprosić go o taką osobiście, więc myślę, że to nie problem jest. Dziękuję bardzo. No, Tomek pokazał swoją klasę. Dobrze. Kto z Państwa, przejdziemy do głosowania w takim układzie. Kto z Państwa jest za projektem w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłobuc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Za 12. Wstrzymał. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Kłobucka. Kto będzie referował z klubu? Pani sekretarz, proszę bardzo. Proszę Państwa, na wynagrodzenie miesięczne burmistrza składają się poszczególne składniki. Wynagrodzenie zasadnicze to jest oczywiście dane, które podaję z rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Widełki od 4,5 tysiąca do 6 tysięcy. Dodatek funkcyjny maksymalnie może wynosić 2100 zł. I dodatek specjalny może wynosić od 20 do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Oczywiście w przypadku pana burmistrza dodatek za wieloletnią pracę wiemy, że wynosi 9%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś propozycje z sali? Proszę, pan Wojtysek, radny Wojtysek. Jest zgodnie z obietnicami pana burmistrza, radni klubu koalicji samorządowej proponują obniżenie wynagrodzenia w całości o około 20%. W tym, że wynagrodzenie zasadnicze kształtowałoby się na poziomie 5300 zł, poprzednio była to kwota 6000 zł, dodatek funkcyjny kwota 2000 zł, poprzednio była to kwota 2100 zł, dodatek za wieloletnią pracę, tutaj akurat przy tym procencie jest to kwota 477 zł. Dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Poprzednio było to 40%, jest to kwota 2190 zł. Razem daje to kwotę 9967 zł. Poprzednio była to kwota 12135 zł, więc to jest to kwota około ponad 2000 zł różnicy. To jest nasza propozycja. Dziękuję. To może jakieś przejęzyczenie trochę było, że nie obniżamy burmistrzowi, bo burmistrz jeszcze nie ma pensji. Tak, tak. Ustalamy w porównaniu do poprzednika, który... Tak, chciałem powiedzieć. Dziękuję. Czy są jakieś inne propozycje, uwagi?
Nie widzę. W takim układzie przechodzimy do głosowania. Kto jest za takimi wskaźnikami do wynagrodzenia pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Teraz będę miał problem, bo nie zanotowałem sobie kolejności. Proszę o podpowiedź. Śmieciowe. Śmieciowe, tak? W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami? Tak, proszę. Przechodzimy w takim układzie do następnego punktu, punktu 12 dzisiejszych obrad. Propozycja uchwały, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 252/24/212 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty. Proszę, kto będzie referował? Proszę, pani Krewi. Dziewiątka. Dzisiaj. Proszę. Proszę państwa, zmiana dotyczy zapisu paragrafu trzeciego, co jest zresztą podyktowane rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu zamieszkałych, z terenu gminy Kłobuck. Rozstrzygnięcie przetargu. Firma złożyła ofertę najkorzystniejszą cenowo, 9,40 zł. Jest to stawka za... Proszę bliżej mikrofonu. Od jednego mieszkańca. W związku z tym istnieje konieczność zmiany dotychczasowej uchwały w kwestii ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i proponuje się tą stawkę w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Pozostałe zapisy uchwały podjętej przez Radę Miejską w Kłobucku z 27 grudnia 2012 roku, to jest wybór metody i ustalenie opłaty za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych, pozostaje w dotychczasowym zapisie. Ja tylko przypomnę, że stawka za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych to jest 15 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o dyskusję w tym temacie. Jedenastka, proszę. Panie burmistrzu, proszę. Nie, pan Aleksander był pierwszy. Ale nie, no w kolejności, tak? Czyli ja po dyskusji ewentualnie będą pytania, czyli no to razem. Proszę, mikrofon numer 3, pan Aleksander. Ja widzę tu kwotę 10 zł. Szacunki były takie, że z przetargu ta kwota miała wynosić 96 zł 40 groszy, tak? 9,40, no przejrzyjmy, 9,40 plus tam koszty. To jakże się państwo uzyskali tą kwotę, bo wynik dodawania jest taki, że to koszty tutaj po stronie urzędu to było 1,60 zł, tak? Plus z przetargu kwota. No udało wam się uzyskać tą kwotę. Chciałbym usłyszeć, jakim to sposobem. Dziękuję. Dziewiątka, proszę bardzo. Proszę państwa, stawka 10 zł obejmuje również opłatę administracyjną, to jest 60 groszy. W chwili obecnej proszę wziąć pod uwagę to, że, bo pan mówił o poprzedniej, tak? Stawce, tak, która tak, była. W tamtą stawkę wliczona była budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ten punkt już mamy zrealizowany, w związku z czym dzisiejsze 60 groszy na jednego mieszkańca to są koszty administracyjne i koszty wyłącznie utrzymania już tego punktu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mikrofon numer 8, pan Batuk, proszę. To znaczy, no temat jest bardzo trudny, bo ja go rozumiem, bo od dawna próbowałem go śledzić, na wszystkie strony dopytywać się i tak dalej, nie? Ja to rozumiem. Najgorzej jest, będzie dotrzeć do naszych mieszkańców, którzy dostaną kolejną podwyżkę i będzie im trudno to wytłumaczyć. Oczywiście ja
przed tą zmianą ustawy śmieciowej przez naszych parlamentarzystów, na sobie mówię, płaciłem 27 zł, mając umowę z firmą. Teraz oczywiście płaciłem już więcej, bo 37,50, a teraz jesteśmy przymuszeni jak gdyby, nie mamy wyboru, bo nie ma naprawdę w tej chwili wyboru i będę płacił załóżmy 50 zł, nie? To jest w moim przypadku praktycznie o 100% podwyżka, bo z 27 na 50 zł. Przy rodzinach wielodzietnych jeszcze jest gorsza sprawa. Także dla nas tutaj, no, my rozumiemy, bo śledzimy to, tą całą procedurę i tu nie ma burmistrz, pan burmistrz, ani pani kierownik. Na pewno tu nie ma jakiś tam, że ktoś coś tam zaniedbał, tylko system, jaki został stworzony, powoduje to, że bije tam u góry sobie wymyśleli, a bije to w naszych mieszkańców. I tym mieszkańcom naprawdę będzie trudno wytłumaczyć, bo trudno jest to wytłumaczyć, że coś w ciągu półtora roku rośnie o 100%, nie? A taka jest rzeczywistość. No dobrze, że pan burmistrz jak gdyby szukał tych oszczędności, te koszty te w tej chwili nasze, gminne są bardzo mało wpisane, czyli to nie spowodowało większego skoku ceny. Wiemy też, że ceny w okolicach, gdzieś tam dalszych miasteczkach na pewno nie będą mniejsze od nas, ale jednak mówię, mieszkańcowi to przychodzi deklaracja, będzie wypełniał i to będzie dla niego jednak uderzenie i cierpienie, bo już ta suma jest troszkę znacząca, nie? Bo gdyby się zwiększa o, niby to nie jest tak dużo procentowo, bo 33%, nie? Ale już jest to znaczące dla budżetu rodzin, a szczególnie tych rodzin, którym jest bardzo trudno. Także no, my tu nie mamy wyboru, ja to nie mówię, że nie będę głosował przeciw, natomiast z wielkim żalem, z wielkim tym, bo ktoś tam se u góry wymyślił, później jakieś tam powstały, być może zmowy, bo nie jestem pewny, ale mogą być to zmowy dużych firm i przez to trafiło to, uderza w naszych mieszkańców. Nie? Mieszkańcy jak gdyby liczą, że my tu coś możemy pomóc, a tu nie ma żadnego innego ruchu. No. Cokolwiek by się zrobiło, to źle, a można jeszcze doprowadzić do tego, że będą ceny jeszcze wyższe. Bo na przykład gdyby teraz unieważnić, to z jednej strony od nowego roku z wolnej ręki musiały być podpisywane jakiekolwiek umowy, bo mieszkańc nie może zostać bez kosza, tym bardziej tych budynkach wielomieszkaniowych. To musi być zabezpieczone, nie? A z drugiej strony nie ma żadnej pewności, że te ceny nie będą jeszcze większe. I tu jest taka trudna dla nas decyzja, że musimy płakać i rękę podnosić. Tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Proszę Państwa, no, nie ukrywam, że była to pierwsza rzecz, która mnie spotkała po objęciu już fizycznie fotelu burmistrza. Rozmawialiśmy na ten temat bardzo długo, rozważaliśmy różne warianty. Oczywiście te prawne również dlatego, że no, musimy się trzymać pewnych procedur. Ja też bym prosił Państwa, jak Państwo śledzą jakby procedowanie w innych gminach tych przetargów. My nie jesteśmy gminą małą, więc obowiązuje nas biuletyn zamówień publicznych, czyli procedura przetargowa kolejnego przetargu wydłużyłaby się dość znacząco, czyli wchodzimy w rok następny, czyli w rok, w którym już umowa nie obowiązuje przedsiębiorcy. Dzisiaj, proszę Państwa, już są sygnały, że firma nie zostawia worków po zabraniu ostatniego kursu w danej części rejonu. Z uwagi, że nie wie, jak jest rozstrzygnięty przetarg, ja bym tu prosił służby, aby jeżeli już będziemy procedować, żeby powiadomić firmę, aby uzupełniła te worki, bo na pewno będziemy się skłaniać do podpisania tej umowy, bo nie mamy tutaj za bardzo innego wyjścia. Proszę Państwa, dzisiaj już wiemy, że w trzech gminach ta sama firma podpisała umowę, Nie mówimy tu o kosztach obsługi tego systemu wewnątrz gminy na 10 zł. Rozmawiałem również nieoficjalnie z przedstawicielem firmy konkurencyjnej, który stwierdził, że jest to cena rynkowa, czyli nie jest to cena zawyżona. Ja nie mam wiedzy na ten temat, czy jakie są koszty funkcjonowania tego systemu wewnątrz danej firmy. Mniemam, że faktycznie jest to cena rynkowa. Poza tym w innych gminach są już po trzeci przetargu, na przykład w gminie Popów, gdzie oferta ostatnia to jest 8,24.
Biorąc pod uwagę, że jednak nasz system wywozu jest dość skomplikowany, tutaj były dyskusje na wcześniejszych komisjach, że jednak duże skupiska, czyli blokowiska, mają tą częstotliwość wywozu częstszą, czyli 8 razy w miesiącu. Może to z jednej strony była dyskusja, że to generuje koszty, z drugiej strony, że jest łatwiej przedsiębiorcy, bo jednak do każdej posesji na miejscowościach wiejskich musi podjechać, zatrzymać się i wypróżnić. Tutaj podjeżdża pod gniazdo tak zwane śmieciowe i ma jedną operację. Nie chciałbym tu rozważać tego, kto płaci mniej, kto tworzy więcej, kto tworzy mniej tych śmieci. Gminę mamy całą i w wspólnym systemie musimy się obracać. Propozycje dzielenia na dzielnice, ewentualnie ścisłe miasto, peryferie miasta, ewentualnie wsie, nie uważam za dobry pomysł, dlatego że nas interesuje tutaj średnia. No, nie można każdego mieszkańca indywidualnie tutaj rozliczać, bo to jest technicznie niemożliwe, a poza tym myślę, że niezgodne z prawem. Zrobiliśmy taki ruch, taką decyzję, dlatego że tak jak powiedziałem, nie mam gwarancji, że firma, która wywozi, nawet jeżeli będzie kontynuowała ten wywóz do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, da nam cenę taką, którą zaproponowała w pierwszym przetargu, bo takiego obowiązku nie ma. A druga sprawa, jeżeli śledzimy te przetargi w innych gminach, to każdy kolejny przetarg to jest cena jeszcze wyższa, nie niższa, więc ryzykować tutaj nie chcemy. Umowa jest na rok. Ja wiem, że społecznie będzie to odebrane negatywnie. Ja sobie zdaję z tego sprawę i Państwo również odczujecie na pewno skutki tej decyzji. Ale proszę Państwa, no na pewne sprawy ani burmistrz, ani rada nie ma wpływu. Rynek tak się ukształtował, jak się ukształtował. Dzisiaj wiemy na pewno, że sprawa sprzed ustawy dzisiaj ewidentnie świadczy o tym, że ta ustawa była błędem i to poważnym błędem naszych ustawodawców. Ubolewam jednak nad tym, że ustawodawcy nie idą w drugim kierunku, czyli jakby ulżyć gminom i jednocześnie mieszkańcom w tym systemie, bo jednak te opłaty, które narzucane są przez wojewodę w ramach systemu śmieciowego, czyli opłaty te ekologiczne nakładane na firmy, powodują też, że ta cena też jest jednym ze składników, ten koszt jest jednym ze składników kosztów już końcowych wywozu. Także no, przykro mi jest, że ja muszę taką decyzję pierwszą podnieść, pierwsza podwyżka, dlatego też bardziej się skłaniałem ku temu, żeby tych podatków nie podnosić, żeby dodatkowo mieszkańców nie obciążać. Raz wzrostem podatków, dwa wzrostem tych kosztów wywozu śmieci. System się musi dąpiąć, czyli nie możemy do tego systemu ani dopłacać, ani na nim zarabiać, więc proszę mi wierzyć, że zrobiliśmy z służbami wszystko. Musiałem podjąć czasami trudne decyzje, również personalne, dlatego że koszt pierwszym, już nie licząc PSZOK-u, pierwszej wersji to był 1,20 zł od mieszkańca koszty manipulacyjne. Udało nam się je zredukować o połowę, czyli 60 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander, mikrofon numer 3. Ja tak w nawiązaniu do wypowiedzi pana przewodniczącego Batuga i pana burmistrza. Panowie się tu podnieśli kwestię tego odbioru, negatywnego odbioru społecznego. No to trzeba znaleźć jakieś antidotum, jakieś zaradzić temu. Ja myślę, że publikacje prasowe warto by było rzetelnie, uczciwie i prosto wyjaśnić społeczeństwu, dlaczego się tak stało. A może nawet trzeba sięgnąć po ulotki do każdego skierowane do każdego gospodarstwa, tak żeby temu społeczeństwu wyjaśnić, bo tak to będziemy mieć niepokoje, jakieś takie wzburzenie społeczne. A wina no, nie leży ani po stronie pana burmistrza, ani rady. Trzeba doinformować, choćby to też będzie troszkę kosztowało, ale cena jest chyba dużo mniejsza niż to wzburzenie społeczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panie.
Dla dodania, proszę Państwa, były też głosy, że przetarg ogłoszony późno. No, to jakby nie daje nam możliwości ponownego przetargu, ale nie wiem, czy to by było rozwiązanie, bo tak jak powiedziałem, czy ten przetarg byłby jeszcze w terminie obowiązywania umowy, czy nie, gwarancji nie ma, że ta cena by była inna. Ja Państwu tylko powiem tyle, że w niektórych gminach wzrośnie o 100%, u nas ta cena wzrośnie o 30%. Gmina Lipie, która ogłaszała przetarg na przełomie roku, znaczy w połowie roku, była jedną z pierwszych, która ogłaszała przetarg, bo kończyła im się umowa i dzisiaj już tą stawkę, jakby wyprzedzając pewne działania firm, również ma wyższą o 30%. To może nie jest usprawiedliwienie, ale też dla Państwa wiedzy, żeby Państwo też zobaczyli, o ile wzrosły procentowo te stawki w poszczególnych gminach. A jeszcze dla uzupełnienia Państwa wiedzy, gmina Przystań, również podobną sytuację ma nowy wójt Przystajni, podobną jak ja, gdzie cenę za wywóz od tony, tam akurat od tony była specyfikacja i w ogóle umowa była sporządzona na cenę od tony, było 320 zł od tony, w tej chwili ofertę, którą otrzymał, to jest 810. Proszę zauważyć, jak tam drastycznie ta cena wzrosła. Tyle, no tak jak mówię, jest to informacja. To, co pan Aleksander powiedział, uważam za słuszne, dlatego że faktycznie ludzie nie rozumieją składnika tej ceny, że nie każdy czyta publikacje dotyczące BIP przetargów. Ich interesuje cena finalna. Trzeba pokazać, ile bierze firma, ile, bo tutaj były takie głosy, że gmina zarabia, że gmina tworzy dodatkowe etaty, piętrzy zatrudnienie w ramach tego systemu, to jest niewykazywalne i różne tego rodzaju sygnały dochodziły. Dzisiaj trzeba pokazać, że ten system to jest minimum, które to jest naprawdę, i tu mnie nawet kierownicy odżegnywali od tak drastycznych posunięć, ale że ten system trzeszczy w swoich ramach budżetowych. Do systemu nie możemy dopłacać, ale tak jak mówię, mamy rok na to, aby próbować wstrzelić się w dobrą koniunkturę rynku, zobaczyć, jak te ceny będą się kształtowały, bo kolejne gminy będą ogłaszały przetargi na wywóz, bo trzem gminom kończą się umowy w czerwcu, więc myślę, że na początku roku będą ogłaszały przetargi na wywóz. Będziemy widzieć, jak ten rynek się zachowuje w tym okresie. Jeżeli będziemy widzieć, że ta tendencja spadkowa cen jest zauważalna, będziemy ogłaszać przetarg od razu, nie będziemy czekać do końca, bo możemy przetarg rozstrzygnąć wcześniej i mieć już wiadomo, jakie ewentualne skutki finansowe będą nas czekały. Może ogłosimy przetarg na dłuższy okres czasu, żeby też firma spojrzała na to z innej strony, że ma dłuższy kontrakt, lepiej kalkuluje koszty i amortyzacji pojemników, bo to jest wszystko liczone komputerowo. Oni wrzucają to do komputera i liczą sobie koszty, narzuty, to wszystko. I myślę, że jest szansa, żeby ta cena spadła po tym roku 2015, ale gwarancji nikt nam tutaj nie da. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ewelina, proszę bardzo. Ja tylko tak jeszcze kilka słów do dodania. Oczywiście przychylam się do wniosków moich przedmówców, że faktycznie o ile my jesteśmy w stanie zrozumieć uzasadnienie do podniesienia tychże kosztów za odpady, o tyle naszym wyborcom, naszemu społeczeństwu będzie na pewno dużo trudniej to zrobić i jakby w 100% podzielam tutaj propozycję pana Tokarza, żeby dotrzeć z taką informacją w sposób bardziej publiczny do szerszego grona, bo nam bezpośrednio nie będzie takiej możliwości, żebyśmy z każdym mieszkańcem potencjalnie zainteresowanym mogli porozmawiać pomimo naszych chęci. Natomiast chciałam zaproponować jeszcze inne rozwiązania. Pan burmistrz powiedział, że rok czasu, kiedy będziemy zobowiązani umową z firmą, która wygrała teraz przetarg. Rok szybko minie na pewno. Mówi pan, że w trakcie roku być może będziecie obserwowali, jak się wahają, jak się usytuują ceny odbioru na rynku. Ale może warto rozważyć jeszcze jakieś inne sposoby, aniżeli prywatny przedsiębiorca, który miałby wygrać przetarg. Mówiłam wcześniej o ekonomii społecznej, o podmiotach ekonomii społecznej.
I dalej wracam do tematu. Przykładem gminy Brzeziny w województwie łódzkim. Tam została powołana spółdzielnia socjalna, która tak naprawdę zabezpiecza z jednej strony potrzeby mieszkańców takich najtrudniejszych grup społecznych, które tworzą tą rzecz spółdzielnię, a z drugiej strony ta spółdzielnia zajmuje się między innymi częścią zadań związanych z segregacją, z odbiorem odpadów i z różnymi rzeczami związanymi z gospodarką właśnie odpadami komunalnymi. Ja nie znam dokładnie szczegółów, natomiast jest jakby to jedna myśl, która być może warta jest rozważenia, że inny sposób, aniżeli faktycznie taka firma komercyjna, która wejdzie nam na rynek, byłby tańszy dla nas jako mieszkańców do odbioru tychże odpadów i w ogóle gospodarki komunalnej w tym znaczeniu odpadowym. Być może założenie i powstanie spółki jakieś tutaj na bazie jednostek, które funkcjonują. Być może właśnie jakiś podmiot z zakresu społecznej niwy i być może to byłoby jakieś również rozwiązanie. Chodzi mi o to, żebyśmy nie przespali tego roku, żebyśmy faktycznie może w którymś momencie zaczęli myśleć też o takim innym rozwiązaniu, jakim są ci partnerzy społeczni i przedsiębiorstwa społeczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. To, co mówiłem, że będziemy rozważać różne warianty, to również braliśmy to pod uwagę, aczkolwiek ja tutaj chcę Państwa ostudzić zapał o tworzeniu spółek komunalnych do spraw oczyszczania miasta, bo tak by to mniej więcej w skrócie nazwać. Proszę Państwa, nas obowiązuje też kwestia racjonalności wydatków, czyli my musimy wykazać, że nasza spółka będzie tańsza od przedsiębiorcy, który to wywozi. Dzisiaj mamy przykład, że zakład komunalny w Krzepicach jest podwykonawcą firmy. Tak? Też kupili samochód i to przed wejściem w ustawę dostali dofinansowanie, stanęli przed dylematem, że musieliby zamknąć spółkę i samochód sprzedać, który musi jakby swoje lata wyjeździć, żeby nie stracić tej dotacji. Więc firma poszła im na rękę i rozmawiałem z burmistrzem Krzepic, nie są w stanie przede wszystkim na takim obszarze, który ma gmina Kłobuc, jednym samochodem się nie objeździ. Muszą być dwa samochody. Musi być do tego powołana spółka. Spółka ma swoje organa statutowe, prezesa, etc., etc. Radę nadzorczą. I tutaj mówi Pani o powołaniu czegoś w stylu spółki pracowniczej i tak dalej. Czy ten podmiot będzie działał na tyle mobilnie, jeżeli to będzie związane z pracownikami no, tak ważnego wykluczenia społecznego, nie? Więc wiecie Państwo, jak ci pracownicy pracują. Jeżeli dzisiaj do profesjonalnej firmy są uwagi, myślę, że przy tej cenie już tych uwag nie będzie, bo już nie ma podstaw do tego, że ma za tanio i szuka oszczędności, no to tutaj jakość tej usługi też jest istotna w tym wszystkim, bo no, ale ja nie wykluczam, tak? Ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, absolutnie jestem przeciwny, bo to Państwo będziecie decydować, ale my musimy też patrzeć ze względów ekonomicznych. Jeżeli nam to nie da oszczędności, to nie ma sensu w to iść, bo raz, że nikt nie, ludzi interesuje to, co zapłacimy, tak? Oczywiście są wtedy w wewnętrznej spółce możliwości nieformalne przesunięć takich, czy kosztów, nieujawniania kosztów faktycznych ponoszonych na wywóz, ale to jest iluzoryczne, bo trzeba te koszty pokryć z innych źródeł, tak? Czyli de facto będziemy musieli to pokrywać z budżetu, faktyczne ponoszone koszty z budżetu gminy. Poza tym musimy wykazać w swoim sprawozdaniu, tak zwanym biznesplanie, że faktycznie jesteśmy konkurencyjni do pozostałych, bo my tak samo startujemy do przetargu. Tak samo startujemy jako jakby niezależny podmiot. Ustawa nie wyłączyła takich podmiotów z prostej przyczyny, bo wtedy koszty by były mnożone i mamy przykłady, że Państwo nie ukrywajmy. No. Sobuczyna jest takim przykładem firmy, która generuje potężne przychody, potężne zyski, ale tam średnia płaca jest 6 tysięcy. Więc o to chodziło, żeby takie nie powstawały takie instytucje, które no, jakby no, tworzą pewnie miejsca pracy, ale też w jakiś sposób się społecznie nie identyfikują. No, może tak. Dziękuję. Panu burmistrzowi, czy jeszcze coś?
Proszę bardzo, numer 7. Uzupełnienia, że oczywiście podzielam tutaj Pana uwagi i kwestię związaną z, być może z jakością, aczkolwiek kwestia przeszkolenia, wprowadzenia tych osób na rynek na pewno w jakiś sposób zapobiegłoby tym ewentualnym problemom, o których Pan mówił. A z drugiej strony właśnie ten czynnik, który dajemy szansę naszym mieszkańcom, gdzie no stopa bezrobocia jest ponad 12% w chwili obecnej na terenie oczywiście powiatu. Dajemy naszym mieszkańcom szansę zaistnienia na rynku pracy, sprawdzenia się w pracach no takich może mało ambitnych, natomiast no jest szansa wejścia w ogóle na rynek pracy. A poza tym, mówił Pan o przetargach, istnieje możliwość zastosowania klauzuli społecznych, które właśnie powodują możliwość łagodniejszego, że tak powiem, spojrzenia na pewne jednostki, pewne firmy, w tym na przykład takie podmioty jak spółdzielnie socjalne, o których mówię, gdzie można tam dać warunki zatrudnienia ilości osób, nie wiem, osób bezrobotnych, wykluczonych, z problemami, dysfunkcjami różnego rodzaju. To kwestia ustalenia tego przetargu odpowiedniego. Takie przetargi są stosowane na przykład w Częstochowie u nas, ale w innym obszarze, absolutnie nie związany z odpadami komunalnymi. Natomiast jest taka możliwość. Kwestia przyjrzenia się sprawie, tylko daję propozycje, natomiast na pewno są i zagrożenia, i jakieś może rozwiązania. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander, proszę. Momencik. Ja chciałem powiedzieć w tym samym duchu, jak pan burmistrz, jak pani radna Kotkowska. Można rozważyć przynajmniej choćby po to, żeby wywrzeć jakąś presję na te przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Można pomyśleć o związku, najlepiej o spółce. Trzeba by może wysłać, tak sobie myślę, na szybko, na roboczo zapytania do wójtów czy burmistrza gminy Krzepic. Trzeba by to widzieć w perspektywie całego powiatu. No, to by było, tak mi się wydaje, ewentualnie, no, polecałbym panu burmistrzowi taką koordynację myślenia w tym kierunku. Bo ja przyglądałem się kilka tygodni temu związkowi komunalnemu zajmującemu się właśnie tą tematyką, odpadami komunalnymi. To chyba chodziło o powiat, o związek grupujący gminy w Lesznie, tak mi się teraz wydaje. No. Także tam taki organizm, taki podmiot funkcjonuje. Ja panu udostępnię konkretne dane. Zresztą myślę, że pan tak znajdzie. No, warto rozważyć to pod tym kątem, żeby prywatny przedsiębiorca widział, że może być konkurencja. Wiadomo, że i ta firma musi stanąć do przetargu, ale jednak jest to, można wywierać presję. No, temat otwarty, wydaje mi się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy będą jeszcze jakieś uwagi do tego tematu? Nie widzę. Wobec powyższego, zanim przystąpimy do głosowania, mi się wydaje, że propozycja pana Aleksandra o poinformowaniu społeczeństwa o tym, że taka stawka będzie i że ta stawka jednak ta pierwsza była dużo wyższa proponowana. Udało nam się to wprowadzić i równocześnie niższą i jednocześnie nie ponosimy podatku, bo to też jest istotna informacja, żeby taka informacja dotarła. Tylko ja mam taką sugestię już tutaj do urzędu. Redaktorzy różnie mogą przyjąć jutrzejszą sesję, w różny sposób później ją komentować. Czy nie przygotować jakiejś krótkiej informacji takiej na piśmie, żeby im wręczyć, żeby oni mieli te dane i o czym będą pisać. No ich komentarz może być też różny, to już jest inna sprawa, ale żeby do nich dotarła ta informacja taka czytelna i klarowna. Przystępujemy do głosowania. Nie, dwa zdania, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Na pewno jutro będę starał się dość wyraźnie, jasno i ja i pani kierownik Ewa będziemy starać się wyjaśnić te składniki, te cenotwórcze, żeby dziennikarze jasno zrozumieli, co się na to skłania. Tylko mam taką prośbę, żeby ta publikacja nie ukazała się z życzeniami świątecznymi burmistrza, bo będę miał dysonans. No, dziękuję bardzo. Dobrze. Wyczerpane głosy w dyskusji. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2000 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty. Kto jest za przyjęciem takiego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma.
Kto się wstrzymał? Nie ma jednogłośnie, tak? Nie wiem, głosowała pani? Tak, czyli jednogłośnie. Za 13 osób. Przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę pani dyrektor. Proszę państwa, projekt tej uchwały jest niczym innym jak tylko wypełnieniem ustawowego obowiązku w kwestii możliwości składania przez mieszkańców naszej gminy deklaracji za pomocą formatu elektronicznego. Wzór deklaracji, który stanowi załącznik do przekazanego państwu projektu uchwały, jest w formacie XML-u i będzie dostępny na stronach internetowych dla mieszkańca, który ma ważny, kwalifikowany podpis elektroniczny. Chciałam tylko również w imieniu pana burmistrza wprowadzić poprawkę do treści projektu uchwały w paragrafie pierwszym punkt 4 w miejscu zapisu serwer Urzędu Miasta Kłobuck. Proszę o wpisanie serwer Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o dyskusję w tym temacie. Nie ma. Nie ma. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia warunku i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty jednomyślnie. Czy coś pani Kasprzyk? Nie, no oczywiście, że pisemnie, papierowa forma. Przechodzimy do następnego punktu. Ustalenie diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku. Na ostatniej sesji wpłynęły dwa wnioski. Jeden wniosek pana Dominika Witka i drugi Koalicji Samorządowej. Ten pana Dominika Witka jest dalej idący, który poddam pierwszy pod głosowanie. Natomiast zanim przejdziemy do głosowania, prosiłbym o dyskusję w tym temacie. Proszę. Trójka. Ja bym tylko chciał sprostować, że to nie był pomysł pana Dominika Witka, tylko pana Dominika i mój. On tam mówił w liczbie mnogiej. Nie wiem, to jest cały czas. Przepraszam, jeżeli tak było, myślałem, że tylko on sam. Przedstawię propozycję w takim układzie tych projektów. Koalicja Samorządowa. Propozycje są, aby dla przewodniczącego Rady Miejskiej procent od najniższego wynagrodzenia, minimalnego wynagrodzenia za rok 2015 wynosił 90, było do tej pory 110. Dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 63, było 83. Dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 70% było 92. Dla przewodniczących stałej Komisji Rady Miejskiej 63 było 83. Dla członków Komisji Rewizyjnej 63 było 83. I dla pozostałych radnych 57% było 75. Takie są propozycje koalicji odnośnie obniżenia diet radnych na rok 2015.
15. Teraz przedstawię propozycję radnych pana Dominika i pana Sienkiewicza. Dla przewodniczącego Rady Miejskiej 55%, dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 41,5%, dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 46%, dla przewodniczących Stałej Komisji Rady Miejskiej 41,5%, dla członków Komisji Rewizyjnej 41,5%, dla pozostałych radnych 37,5% wynagrodzenia minimalnego. Proszę radnych teraz o ewentualną dyskusję w tym temacie. Nie widzę. Głosujemy, proszę Państwa. Dalej idący wniosek, czyli obniżenie diet radnych o 50%, zgłoszony na poprzedniej sesji przez pana Dominika Witka i pana Sienkiewicza. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy osoby. Trzy osoby się wstrzymały. Siedem było za, przeciw. Siedem przeciw. Siedem przeciw. Dwa za. Dziękuję bardzo. Wniosek nie został przyjęty. Przechodzimy teraz do głosowania drugiego wniosku w sprawie obniżenia diet radnych zgłoszonej przez koalicję samorządową. Pragnę jeszcze tu dodać, że w poprzedniej uchwale paragraf czwarty brzmiał, że dieta miesięczna ustalona w sposób określony, właśnie to co przed chwilą powiedziałem, ulega obniżeniu o 30% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji i 20% na posiedzeniu stałej komisji. Tu jest propozycja, żeby ujednolicić to o obniżenie o 20% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu stałej komisji, która jest członkiem stałej komisji. Czy w tym temacie są jakieś uwagi? Nie ma. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Tak, tak, 20%. Nie, za każdą nieobecność. Kto jest za przyjęciem takiego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Jednej nie ma, czyli za 12. Wstrzymała się jedna. Osoba przeciwnych nie było. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej zgłoszony przez koalicję samorządową został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu obrad. To już te punkty ogólne zostały wyczerpane. Tak, nie mam projektu tej uchwały. Jest? Tak jest. Jest projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję do nowelizacji Statutu Gminy w następującym składzie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Propozycje do składu Komisji Statutowej będą składane na sesji i dobrze by było, żeby ten skład był różnorodny odnośnie składu tutaj Rady, czyli propozycje, żeby padały z różnych opcji do składu tej komisji statutowej. Kto jest za przyjęciem? Czy może są jakieś uwagi do projektu?
Nie ma. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw nowelizacji Statutu Gminy Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że za 13 projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy teraz do punktu następnego. Sprawy różne. W sprawach różnych wpłynęło pismo zapoznam Państwa. Państwo posiadacie też, no ale na komisji musimy odczytać. Burmistrz Kłobucka i Radni Rady Miejskiej w Kłobucku. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem Adama Mickiewicza w Kłobucku, zaniepokojona złym stanem nawierzchni boiska szkolnego, zagrażającym bezpieczeństwa naszych dzieci oraz brakiem reakcji organu prowadzącego na taki stan rzeczy, wnioskuje o wprowadzenie do budżetu gminy na rok 2015 inwestycji związanej z wykonaniem nowej nawierzchni płyty boiska szkolnego oraz wraz z odwodnieniem terenu. Tu dalszy ciąg pisma i są podpisy rodziców w ilości 587 osób podpisało taki wniosek, taką petycję do Rady Gminy i do Pana Burmistrza. Myślę, że przy zmianie teraz projektu budżetu burmistrz ewentualnie tą sprawę rozpatrzy, a my również na komisjach przed sesją. Następny punkt w sprawach różnych. Tu mój wniosek pani sekretarz, aby powiadamiać, czy się państwo zgodzicie, to jeśli nie, to znegujecie moją propozycję. Żeby powiadamiać wszystkich radnych o wszystkich komisjach. Czyli jak ja nie jestem w Komisji Oświaty, żebym też dostał zawiadomienie. Są nieraz tematy takie, które należałoby się przyjść przysłuchać, czy z głosem doradczym na tej komisji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, do protokołów BIP-ie powinny być zamieszczane załączniki. Kilka razy już próbowałem, czytając protokół. Protokół tylko stwierdza, że przedstawione było to czy to. Natomiast żeby znać tą informację, musiałem się udać do biura rady i tam wyszukiwać takie informacje. Nieraz to są to krótkie pisemka, a nie wiadomo, co się rozchodzi, bo z protokołu jasno. W protokole sesji. Proszę. Proszę. Ja bym bardzo prosił teraz o dotyczące spraw różnych, rozumiem. Panie burmistrzu, momencik jeszcze tylko, ja już kończę. Dobrze by było, pani przewodnicząca, żeby się namyśleć nad szkoleniem radnych, co wynikało tu dzisiaj z dyskusji. Nawet pani skarbnik mówiła, właśnie sugerowała, żeby takie szkolenie przeprowadzić. A teraz proszę o pytania do burmistrza, jeśli są jakieś sprawy różne. Ja, to jeżeli nie ma pytań, to ja mam tylko prośbę Panie Przewodniczący i Pani Przewodnicząca, żeby to szkolenie nie było nad morzem, dobrze? Żeby ograniczać jednak te koszty tego szkolenia, dobrze? I jakiegoś bałwana, tak? Który poprowadzi tą... Dobrze, więc no, myślę, że szkolenie jest potrzebne jak najszybciej, więc... Po to jest to szkolenie, żeby jak już radni się sami nauczą czy wdrożą. Znaczy po zatwierdzeniu budżetu, ja myślę, że w przyszłym roku, no to wiadomo, że nie w tym, ale myślę, że prosiłbym o propozycje takie racjonalnie do przyjęcia przez budżet. Dobrze? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo Państwa przepraszam, ale muszę. Dziękuję. Proszę Pani Przewodnicząca. Siódemka. Znaczy oczywiście, że się zastanowię, czekam ewentualnie, poprosiłabym o sugestie Państwa, zwłaszcza, że nowych radnych jest 14 osób, czyli 2/3 składu rady to są osoby, które po raz pierwszy, no może nie po raz pierwszy, bo są takie osoby, które były i wróciły, ale jednak chyba przybliżenie pewnych tych zagadnień, a poza tym takie nawet bliższe poznanie się, porozmawianie, bo wyczuwa się tutaj na, póki co atmosferę takiej dość
oficjalności, że coś byłoby zasadne, oczywiście, ale ja nic nie wymyślę, ja czekam, jakie będą propozycje państwa. Czyli dobrze, osobiście będzie. Można propozycje składać do pani przewodniczącej w tym temacie. Dziękuję. Czy będą jeszcze jakieś uwagi, sprawy? Proszę, proszę pani sekretarz. Trójka. Moment. Wciśnij mu. Kiedy było głosowanie teraz przed chwilą odnośnie zmiany diet o 20%, to było tylko podane na temat tego paragrafu czwartego. No ja na przykład głosuję rzeczywiście za 20%, ale o te stawki 90-63 to nie było mowy nic. Było mowy. To nie, chyba nie można łącznie, bo to jest całkiem coś innego. Nie, no była mowa, że stawki dla przewodniczącego Rady Miejskiej 90% było 110. Było. Tak, tylko nad głosowaniem potem, tylko paragraf czwarty była mowa. Nie, całość uchwały, projekt uchwały wraz z tym paragrafem czwartym. No to trochę... Informacja, wraz z paragrafem czwartym. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie ma, ja chciałem podziękować. Myślę, że ta pierwsza komisja jakoś mi się udało prowadzić. A humorystycznie tylko powiem, że zaczyna się od Komisji Budżetu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro na sesji. Nowy burmistrz. Oh.